Dzień dobry, jesteśmy w Poznaniu na ulicy Kwiatowej 2, pięknie brzmi w ogóle. To jest miejscówka, która nazywa się Girap i jesteśmy z panem Johnem tutaj zaproszeni, aby spróbować naszych umiejętności. A jako, że jestem takim hobbystą, strasznie nie wychodzi mi to latanie w tym Microsoft Flight Simulatorze, no to tutaj sprawdzimy w takich fizycznych wolantach, fizyczne jakieś przyciski i tak dalej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Więc mamy transmisję na żywo, nagrywamy też sobie, wrzucimy coś z tego i jakieś przebitki za chwilę zobaczycie. Plan jest taki. Podstawy ogarnięcie w trybie przyspieszonym, czyli jak to zrobić, żeby w ogóle maszyna ruszyła. Poderwanie jej do lotu, nie rozwalenie się w tym czasie, a następnie ustawienie jakiejś destynacji. Przykładowo, no tutaj jest propozycja Bydgoszcz, tak? Do Bydgoszczy. Jak ktoś jest z Bydgoszczy, to pozdrawiamy. Możecie zobaczycie lot do Bydgoszczy, bo kto lata do Bydgoszczy? To masz czat. No dobrze, tak no to jest. Co? Będziemy lecieć. A, i to jest w ogóle, bo to może się tutaj pan przedstawi. Witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać. Będę tutaj z tyłu głosem. Mateusz, tak? Mikołaj. To Dawid. To ja bardzo miło. Witamy na Mikołaj. No to dobrze, Mikołaju, który tutaj nas gościsz. To myślę, że co, ja tobie oddaję teraz głos. Ja nawet dam ci mikrofon na jakiś czas, bo ty będziesz przez chwilę dłużej gadał. Tak jest. I wprowadzisz tutaj, powiesz widzom też, co my tutaj będziemy dziś robić. Więc tak, plan jest taki, żeby w ogóle furę uruchomić. Samolot jest teraz no prawie zimny, ciemny można powiedzieć. Czyli generalnie jak się do swojej bazy, do pracy przychodzi, to mniej więcej w takim stanie się samolot zastaje. Jeżeli oczywiście technika tutaj wcześniej sobie weszła i jakieś testy, próby przedlotowe wykonywała. No i teraz panowie, samolot ma już zasilanie naziemne, prąd zmienny. Także możemy sobie zobaczyć, jakie są parametry tego lotu. Tutaj macie taki selektor i przełączcie proszę na Grand Power, dobrze? Grand Power, tak? Tak, po lewej stronie. Jest. I zobaczcie, mamy 115 V i 400 Hz zmienności prądu, także parametry no prawie że książkowe. Tutaj plus minus 20 od 400 i tu 115 V powinno być, także zasilania mamy w porządku. Pierwsza rzecz, jakie w ogóle sprawdzamy po wejściu na samolot, to sprawdzamy, czy klapy są w pozycji 0. Ta dźwignia musi być w pozycji 0. Johnny, upewnij się. Tutaj flap. Flapsy, tak? Tu. Tu, gdzieś tu, flapsy, o, tu nie? Są klapy, tu, no. Tak jest. Jest w pozycji 0 jak najbardziej. Podwozie musi być opuszczone. Jest. I trzy zielone. Tak jest. I parking brake musi być zaciągnięty. Tutaj. Czyli jest zaciągnięty. Jest. Świeci się czerwona, więc jest zaciągnięty jak najbardziej. Dobra. I teraz tak, sprawdzamy sobie wszystkie systemy bezpieczeństwa, jakie mamy na samolocie. Przede wszystkim jest to system ostrzegający przed pożarem. Ten przełączniczek dajcie do lewej strony i dwie pomarańczowe kontrolki powinny się wyświetlić. Do lewej strony. Będzie. Czyli... Przepraszam, ten tutaj, po lewej. Tutaj, no tak. Do Dawidku, do lewej strony proszę. Który? Tu. Do lewej, tak jest. Przytrzymaj, żebyśmy zobaczyli. Są dwie pomarańczowe i do prawej strony będzie alarm. I trzymaj. I ten fire warn na wysokości wzroku wciśnij. Tak. I odcinasz teraz syrenę, żeby nam tutaj nie przeszkadzała. Nie, trzymamy, bo się chcemy upewnić, nie? Po pierwsze tak, trzy gaśnice, trzy czerwone. W przypadku pożaru jednego z silników bądź generatora prądotwórczego pożaru możemy te gaśnice sobie użyć. Mamy engine overheat number 2 i number 1 po lewej stronie powinien być, jest? Jest. Świeci tak się? Jest. Bo nie widzę, jest ok. I teraz no rozumiem, że aktywacja przykładowo takich, to rozumiem, że to gdzieś na bok, jak to się odbywa? Żeby wyaktywować dźwignię gaśniczą, należy ją najpierw wyjąć i potem ją dopiero przekręcacie w stronę palącego się silnika. Czyli left, right. Tak, rozumiem, dokładnie. Tutaj mamy. Okay, gdyby się teraz zrobił, to już nigdzie dzisiaj nie polecimy. No rozumiem. We will fire. W przypadku pożaru przedniego leni podwozia, tak wiadomo, nie chowamy. Ja się zapytam, wy tu macie klimę? Mamy. A jest wyłączona czy włączona? Jest włączona, ale... Ja nie wiem, czy mi jest ze stresu. Gorący chłopak, nie jest super, ja tam nie mam problemu, słuchaj. Ty, ja może już, ja jak naprawdę chcę lecieć. Dawidek, ty już się zestresowałeś, podnieciłeś nie, się. Nie, bo ja cały czas trzymam, to mnie już zmęczyło. Możesz puścić. Teraz sprawdzamy cargo fire. Czyli który to ciśnięcie, tak. Okej. I możesz bell cutout wciśnij, czyli trzymaj i bell cutout. Bell cutout, no. Tak jest. Czyli teraz widzimy, że po prostu... Tak, i naboje gaśnicze widzę, że były. Tak jest. Forward, afterward i discharge, wszystko mamy w porządku. I tutaj do lewej, do prawej i po trzy zielone powinny być. Jest. Są zielone. I jest. Pięknie. Oprócz tego... A wy w międzyczasie mieliśmy na jakimś telefonie to streamowanie z telefonu? Tak, tutaj jest telefon, słuchaj. To możemy te rzeczy telefon pokazywać. I przełącz na scenę numer 2. I teraz jesteś w stanie na przykład pokazywać. Możesz wstać i tyle ile kabel ma, tyle. Tak, tak. Kabel 2 czy coś takiego.
I teraz jesteś w stanie wstać i tyle, ile kabel pozwala. I teraz słuchaj, Bąkol, ten light test, który tam jest, tu gdzieś świecę, do góry. Uwaga. I teraz wszystkie kontrolki, jakie są na górze, nad wami, wszystko się zapala. I sprawdzamy, czy nic nie ma potrzeby wymienienia. Jeżeli byłaby potrzeba, to w kokpicie są zapasowe żarówki, piloci mogą wymieniać. Wciska się i tak, i to są żarówki. No. Okej, rozumiem. I light testa możemy zgasić, bo widzę, że wszystko działa, więc jest okej. Który to był? Tylko na pozycję środkową. Czyli zakres, na przykład, tak jak mógłbyś opowiedzieć, zakres gdzieś tej obowiązków, w zasadzie rozumiem, że ja jako tutaj ten nie będę gdzieś sięgał, tak? Czy takie zależy. Pytanie, kto z was będzie pilotem lecącym? No ja będę. Dawid, jak jest dobra. Czyli twoją strefą odpowiedzialności będzie volant, ewentualnie w przypadku autopilota będzie MCP, a twoja będzie cała reszta. Okej, czyli przełączamy. Tak, dokładnie. No to ja mogę być lecącym, jak ty chcesz przełączyć i bawić się. Nie, to będziemy się słuchać. Będziemy się dopełniać. Tak, nie musimy, wiecie, stricte trzymać się wszystkich procedur. Tym bardziej, że ja na przykład nie planuję być prawdziwym pilotem i na przykład tutaj się doszkalać. Bardziej to na zasadzie takiego casuala, typowego normika, który chciałby po prostu udawać, że poleci. Ale jednak wiem, że w tym momencie jest to za dużo informacji, żebym w ogóle dzisiaj wyszedł i następnym razem to pamiętał, nie? Okay. To są wielokrotnie, to jest jak nauka jazdy, ale bardziej skomplikowana. No. Dobra, okej. W takim razie tak, panowie. Tu jest tak zwany overhead panel. Mhm. Naszym celem jest sprawienie, żeby się nie podpalił. Tak, to po pierwsze, a po drugie, żeby wszystkie pomarańczowe w miarę możliwości kontrolki nam poznikały. Dobra. Niebieskie to są zazwyczaj zawory bądź szyny prądowe tutaj w tym wypadku. Natomiast sprawdzamy głównie teraz pomarańczowe. I pierwsza rzecz to jest nawigacja bezwładnościowa, tak zwane IRS-y. Obydwa dajcie na NAV. I teraz popatrzcie, 9 minut, tutaj jest 9, co nie? I teraz przez 9 minut samolotu nie można dotykać. Okay. On się nie może ruszać, tak naprawdę nikt nawet nie powinien po nim chodzić. Wszystkie przyrządy będą się teraz kalibrowały. Kalibrować. Tak. Okay. I względem naszej szerokości geograficznej będzie odbywała się kalibracja. Żeby było tak z całej kabiny. I teraz patrzcie, overhead jest podzielony na takie segmenty. Tutaj, na górze tak. Tu jest taki pierwszy segment, tutaj masz drugi, trzeci, czwarty i piąty. I generalnie procedure flow jest taki, że sobie lecicie odtąd, takim wężykiem do samego końca. Sprawdzałem po prostu od lewej do prawej, od góry do dołu. Tak. I rozumiem, że wybieramy taśmę amatorską, więc nie będę wszystkiego dokładnie tłumaczył. Wybieramy yaw damper na początek, możecie załączyć yaw damper. Generalnie w tym samolocie nie trzeba korzystać z nóg podczas lotu. Yaw damper oto dba, więc tutaj bez radera. Tutaj Navigation Transfer Display Switches. Wszystkie muszą być na normal i jeden musi być na auto. Dobra. One akurat chodzą lewo-prawo jak coś. A to... tak? Tak, tylko musisz, żeby zmienić pozycję tego z taką główką, musisz go wyciągnąć i dopiero potem lewo-prawo. Aha. Coś takiego. Coś takiego jest. Dokładnie. No. No dobra, ale on teraz na lewo to jest tak? Tak. To jest normal? Nie. No, normal jest na środku. No to jest. No to git. Tak. No to git. Upewniamy się, czy są, nie? Czyli tak w sumie pociągnę tylko trochę, dobra. Mhm. Okej, okay. No. I teraz tak, po co to jest? Jakbyś dał sobie na przykład tego na both on left. Okej. Okay. I pokręć sobie tym przełącznikiem tutaj. Tak. Tak, obojętnie, która pozycja. I popatrzcie sobie na wyświetlacze nawigacyjne. One teraz będą chodziły razem. Okej, no rozumiem. Faktycznie, no zmienia się. I teraz na przykład, gdybyś, nie wiem, Bąkol wylał kawę na ten panel podczas lotu, a chciałbyś też mieć zmieniony tryb, to wtedy przełączacie sobie to. I wtedy on działa tak jakby, nie? A jak dasz go na normal z powrotem i sobie pokręcisz, to teraz twój będzie chodził niezależnie i Johnnego będzie chodził niezależnie. Innego. Dokładnie. No, okay. I to się tyczy tak samo FMC, IRS-ów i VHF Navigation. Jasne. Tutaj macie panel paliwowy, macie wskazanie temperatury paliwa, jaką mamy i pompy paliwa. Bardzo ważna sprawa. Wszystkie z napisem low pressure włączyć, proszę. Włączyć. Teraz są wyłączone. Dobra. Wyciągasz i do przodu. Tak jest. W porządku. I teraz low pressure powinien nam zniknąć. Zniknęło. Centralnych nie włączamy z uwagi na to, że ten zbiornik centralny jest pusty. Więc nie trzeba paliwa. Cały prąd tutaj mamy. Galejka nas tylko obchodzi, żeby była włączona póki co tutaj. Jest włączona, super. Idąc dalej, zapięcie pasów, możemy pasażerów zapiąć, jesteśmy już po tankowaniu. Czyli wyskoczy po prostu komunikat. Dokładnie tak. W kabinie. Emergency exit lights muszą być uzbrojone, to się nie może świecić. Ogrzewanie okien jak najbardziej włączamy, oprócz tego środkowego. Ogrzewanie rurek pitota jeszcze nie. Rozumiem, że to chodzi o nasze. Tak, tutaj, tak, dokładnie. Tak. Pasażerskie okna nie są, że tak powiem, ogrzewane, nie ma potrzeby. Ogrzewanie rurek pitota, kojarzycie rurki pitota? Tak.
Rurek pitota, nie miałem. Co to jest za rurka pitota? Nie wiem, co to jest za rurka pitota. To są odbiorniki ciśnienia. Pitoka! Rurki pitocha. To są, to trzeba uważać. To są odbiorniki ciśnienia całkowitego. I teraz generalnie dzięki rurkom pitota mamy odczyt prędkości w samolocie. Bardzo ważna rzecz. Prędkości względem powietrza. Czyli to chodzi po prostu o to, że są te rurki, do których wpada i na podstawie po prostu tego ciśnienia tak. jest ten, rozumiem. Tak, tak to jest ciśnienie całkowite. Mamy też odbiorniki ciśnienia statycznego. I ciśnienie całkowite minus ciśnienie statyczne to ciśnienie dynamiczne, czyli prędkość. Tak, i chodzi o to, z tego co wiem, to żeby nie zamarzało i tak dalej. Tak, tam to bo jak zamarzną, to nie ma przepływu powietrza. Tak, jest. Dokładnie tak. Instalacje przeciwko osadzaniu się lodu na krawędziach nośnych, nie włączamy tego, ponieważ jest gorąco dzisiaj w Poznaniu, powietrze nie jest wilgotne, nie potrzeba. Hydraulika jak najbardziej możemy włączyć elektryczną, tak, obydwa do przodu. Zakładamy, że szpulę mamy wpiętą, więc nikogo na ziemi nie zabije. Forward entry to są generalnie, macie 12 kontrolek tutaj. Tak, każda z nich symbolizuje jakieś drzwi w samolocie. Czyli forward, czyli wejście przednie, tylne, tak jest, dokładnie. Air stairs, dobra. Gdyby się coś świeciło, znaczy, że jakieś drzwi byłyby otwarte. Tak, wszystko jest pozamykane i gotowe do rejsu. Cockpit voice recorder poniżej, tam nas nagrywają. Mhm. Czyli gdzie konkretnie? Tu, niżej, czyli jakby tutaj. Po kolei lecę, nie? Dobra. Czyli tu nas nagrywanie, tak? Tak jest. Tutaj macie manometry dwa, jedno od ciśnienia dyferencyjnego, drugie macie od wysokości ciśnieniowej samolotu. Tutaj macie, jak szybko to ciśnienie w kabinie rośnie bądź maleje. W pewnych szczególnych przypadkach się to przydaje. I tutaj macie, powiedziałbym, cały life support system. Czyli dzięki temu generalnie oddychamy, mamy określoną temperaturę w kabinie i tak dalej. Tutaj macie selektor, który możecie sobie ustawić i będziecie wiedzieć, jaka jest temperatura w jakiej sekcji kabiny. Czyli forward, tak? Czyli mogę sobie zmienić. Dokładnie, nie? Dokładnie. I sprawdzam po prostu, co gdzie jest, nie? Jak pasażerowie narzekają, że jest... Za zimno, za ciepło. Ja chciałem tylko powiedzieć, że spokojnie, słuchajcie, zaraz się rozkręci impreza, bo wiem, że wy chcecie tego, co jest na live'ach, czyli tak, rozdupić samolot, tak. Żeby się, żeby płonął, żeby silniki, że ja nie będę umiał, że będzie tylko tak. Jaki jest ten alarm w Microsoft Flight Simulator co chwilę? Dodaj, kurczę, pull up. Wszystko działa, słuchaj, tu nie ma co, kurczę, testować. Dobra, lecimy teraz tak, macie tutaj APU bleed, to jest niepotrzebne póki co. Że jest włączone, jest potrzebne, sorry. I teraz tak, odpalimy sobie już silniki powoli, daj na steady i do przodu. Tak w tamtą stronę, do okna. Do okna, aha, tak, do przodu, tak. Czyli to jest przód. Tak, rozumiem, dokładnie. I anti-collision lights na on również, tak. Czyli światła. Antykolizyjne, te czerwone markery, które mrugają. Rozumiem. Pod samolotem. Dobra. Oddaję na chwilę mikrofon. Jasne. Patty, ty możesz od czasu do czasu. Przełączać wiadomo, systemkę, nie? Przełączać, jak uważacie, że coś warto, ale też możesz nagrać do tego vloga od czasu do czasu, nie cały czas, ale też nawet strzelić takie naturalne fotki, niepozowane. Tak, to sobie wrzucimy potem na Insta. Dokładnie. Teraz to, jakbyś odpalał furę, bo teraz tu gdzie świecę do góry, APU, no. Wyciągasz i na starcie przez 2 sekundy. Trzymamy. I puszczasz. Dobra, i teraz czekamy, aż nam się... Olej pompowany. Aż nam się włączy auxiliary power unit. Dobrze. I ja wam powiem tak, plan jest taki, żebyśmy... A, plan jest prosty. Plan jest zajebisty. Żebyśmy... A chcę tylko to jeszcze powiedzieć, taka bardzo ważna rzecz, bo jak się zastanawiacie. Tu, gdzie jesteśmy, ogólnie wy możecie sobie sami podejść. I tak jak, czy to jest na kawalerski se zrobić, czy to pewnie też często ludzie robią u was jako prezent, tak, nie? Czy jakieś imieniny, jakieś takie zapraszają kogoś, to jest fajny prezent, myślę. To zabawa po prostu, A powiedz mi, czy do was przychodzi dużo osób takich, którzy może nie interesują się, jak to się mówi, awionistyką? Czy lotnictwem. Ale na przykład, że przychodzą i mówią, że dużo grali właśnie w symulatory? Tak, tak. Generalnie jest pół na pół. Ludzie, którzy z symulatorów sobie tu przychodzą i sobie chcą sprawdzić, jak to jest w rzeczywistości, faktycznie wysięgnąć i coś tam przełączyć. Natomiast też przychodzą ludzie kompletnie zieloni. I też jakby tłumaczymy. I co najwyżej widzieli samolot gdzieś tam, albo raz lecieli. W sumie to warto wspomnieć, bo chyba nie mówiliśmy o tym, że to jest jakby prawdziwy kokpit 1:1 gdzieś tam oddany, nie? Wszystko, co tutaj wielkościowo jest, też, żeby... oni tak mniej więcej mają tyle miejsca, tak? W prawdziwym Boeingu. Dokładnie. Tutaj jest minimalnie szerzej. Normalnie jest troszeczkę, dobra. I teraz zobaczcie, APU się włączyło, szyna jest gotowa, także możemy włączyć szynę obydwie do przodu. Te? Tak. Ale to na... Wyciągasz i do okna. Tak jest. Nie. No, opatrz. Oho! Teraz tam do przodu. Dobra. Ale... Jest ok. No dobra. Czyli teraz jesteśmy na swoim zasilaku. Już wybuch prawie, słuchaj. Patrzę, to tam za oknem jest ok. Jeszcze nie, no jest gitara, nie? Dobra, panowie, i teraz tak. Między nogami macie pedały. Dobra. Dobra. Tam dalej, możecie
Nogi. Możecie sobie nogi tam dalej troszeczkę. Twitch nie lubi tego słowa, bo dźwignia. Dźwignia nożna, dźwignia nożna, tak. Dobra, jestem na ten. Czekaj. W ten sposób, tak? Tak. Tutaj powiedzmy. Teraz mogę do przodu trochę? Tak, bo bolka, podnosisz bolka, dźwignię i teraz do przodu. Czekaj, bo tu ja mam różne dźwignie między nogami. Dawid, tylko jedna z czarną gałkę. Czarnym kółeczkiem. No, gałkę czuję. O! Teraz, czy ja powinien być na przykład bliżej, gdzieś tutaj ten? Nie, jest dobrze. Czy... I tak byś chciał stanąć na palcach teraz, wciśnij stopy do góry. Okej, okay, no. Opięto nerwie od ziemi. Okej, okay, czyli tu i nie, teraz... Nie, do góry. Do góry, okej. Okay. I do przodu nogi. Jakbyś chciał stanąć na palcach. Okej. Okay. Nie. Musisz zwolnić hamulec postojowy. No. Dobra. Czyli teraz nogi maksymalnie do góry. Aha, tak. O, no. Właśnie. I teraz stań na palcach. Teraz... Aha, teraz czuję. To jeszcze trochę potrzebuję. Obydwa. Dobra, to ja muszę też potrzebuję trochę. Nie mam takich długich stóp. Ja mam tutaj... No, ale to działa trochę jak placebo, że czuję się lepiej. O, teraz to tak, teraz to mogę lecieć. I teraz patrzcie, zwolniliście hamulec po tak jest. Nogami, nie? To teraz ja was wyciągnę już. Zrobimy sobie pushback. Co tam się dzieje? Rewo w ogóle, dzięki wielkie Rewo za rajda. Pozdrawiam wszystkich. Jesteśmy, moi drodzy, to ja jeszcze powiem, bo przyszło 2000 osób teraz. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo. Jesteśmy, moi drodzy, w Poznaniu w symulatorze Boeinga 737 i dzięki uprzejmości właśnie miejscówce, tu która się nazywa GearUp. Pierwszy raz w życiu siedzę. O, co jest, ty? Dawidek, jedziemy. Czemu my jedziemy do tyłu? Wypychamy. Ale to, okay. To ktoś za nas to robi teraz? Tak. Dobra, Jezu. Co jest? Dobra, będziemy pierwszy raz próbować uruchomić maszynę, poderwać ją do lotu i spróbować nadać destynacji, którą jest Bydgoszcz. Także obserwujcie. Pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy. No dobra, więc w tym momencie poruszamy się po... A właśnie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Dużo ludzi myli to, bo myśli, że kołowanie to, że się kółko robi, a to jest nie, odchodzenie na drugi krąg. Tak. A kołowanie to jest to, co teraz robimy. Tak, jeździmy po pasie. Jeszcze nie kołujemy, bo nie mamy... Tylko gdybyśmy... Okej. Okay. Czyli rozumiem, że jest pojazd po prostu, który się podpiął i nas wyciąga na tego. Dobra, jest. Super, bardzo fajnie. Dawidzie, A właśnie, musimy ten założyć tak sobie, jest, nie? Kładamy, kurde, maszynki. No dobrze, to będziemy... Czy my mamy tutaj możliwość taką, kurczę, żeby się podłączyć? My pewnie mamy. Na co? Słyszeli? No. Słyszymy się dobrze. Ale nie, to musi być imersja, Dawidek. Ja tu jestem po imersję. Bo nie będę się czuł dobrze. Bro. Tak jest. Witamy serdecznie. Tak jest. Czyli tutaj to słuchawki są jakoś tak od tego? Tak, tak, ale już nie włączyłem programowania. Pasów nie zapięliśmy. Nie włączyliśmy programowania, kurczę. Czyli tak, macie podłokietniki. Dobra. Z dwóch stron. Bunker tam też masz po lewej. No mam. Jest, okej, okay, dobra. Włącz sobie proszę ten tryb na mapę tutaj jeszcze. Już włączał. Tylko wody. Co mamy, tak? Ja na trzeźwo nie lecę. Który? Na map. A ja nie wiem, kiedy będzie to na map. A widzę, tam jest takim... Co to kurde? No za palcy... Dawidek zepsuł. Teraz? Jest git, dobrze. No rano. Mamy mapę. Teraz trzeba uruchomić silniki, prawda? Czyli tutaj macie starter silników. Sekwencja jest 2-1, czyli najpierw dwójeczka, potem jedynka. To rób, Johnny. 2-1, dobra. Tak, dociskasz. Na fly czy na... Dociskasz. Okay. I na ground. I na ground. Tak jest. Musi zostać. Musi zostać. I teraz palec tutaj na dwójkę. No. Tak, patrzycie tutaj na ten parametr. Na N1. Czyli tu patrzymy. Na N1, dobra. Jak będzie 2, to mu powiedz bunker, a ty, Johnny, podajesz paliwo. Czyli ja wtedy będę do góry, tak? Tak, dokładnie. Musisz wyciągnąć i do góry. I teraz na maksa dać ten? W to oczko. No, bunker. No, jest 2. A? Będzie hot start. A to jest prawy silnik tylko, tak? Dobra. Nie mamy... Bo osobno się odpala silniki tak zawsze. Jest. Nie mamy wystarczającej ilości powietrza, żeby dwa na nas. No, już czuję, że coś, coś się dzieje. Nosi, coś chodzi delikatnie. Tak nie jest to jeszcze tapczan skakany, ale. Ale powiem ci, taki materiał jest jak na tapczanie takim. Jest, czuję, no, albo jak koralików, takich jak w Matizie. Tak, takie były drewniane, takie aż mnie akupunkturę robiło. Super, bardzo fajnie. Dobra, i rozumiem, że tutaj nam się. Patrz, starter ci odskoczy na off, o właśnie, odskoczył, jest, nie? Odskoczył, tak i teraz jest. To samo robicie z lewym. No to lecimy, tak? Dociskamy, no. Ground. I czekacie na dwójeczkę. I teraz czekamy na dwójeczkę, czyli ona będzie tutaj, po tak, drugiej stronie. Dokładnie tak, no. Kapitanie, proszę poinformować. Spokojnie, 1-1, to jest bardzo dobrze, 1-3, tak? 2-0, proszę bardzo, góra. I ta dźwignia podaje paliwo.
Okej. Jasne. Bo na początku do tych 2% jest sprężone powietrze w komorze spalania, mhm. Potem dopiero dajemy paliwko. Okej. Grałem w symulatory różne na VR, nie tylko, gdzie byłem tym gościem, który chodzi po pasie i tankuje te samoloty. Tak? Było to proste, bo mi zawsze był samouczek. Tu jest akurat prawdziwy człowiek, który nam to mówi, ale tam prawdziwy samouczek. Inaczej, w tych grach jest to tak zrobione, że nie możesz zrobić źle, no bo nie zrobisz nic. W sensie jest tak skrypt napisany, że albo zrobisz dobrze, albo nie zrobisz no, w ogóle. No tutaj można zrobić źle pewnie. No. Dobra. I teraz patrzcie panowie, te dwa iskrowniki na continuous, tak. Na kont. No to wciskasz i... No. I na pierwszą pozycję z prawej. I włączasz nasz prąd, nasze generatory, wyciągasz i do przodu. I ten, co się świeci tutaj też. I wyłączasz APU. Tu? Na off. Tutaj masz generator, a tu masz same silnik. Dobra. Nie? Teraz tak, paczki dajecie na auto. Hopla. Paka poszła. Paka jest zapłatowana. APU bleed na off. Dobra. I bleed air na on. I bomba splantowana. Słyszycie? Coś się dzieje. Powietrze. Teraz oddychamy dopiero, nie? Harambe. Powietrze w końcu. Światło kołowania, tutaj taksi. Na auto? Na auto. Dobra. Nie, dobra. I teraz patrz, bo po lewej stronie tu. Tak jest, widzę, to jest hamulec. Jak myślisz, co to jest? To jest hamulec. Nie. Czemu nie? To jest koło sterowe. Czyli ten... To jest z przodu tam. Tak, przednie kółeczko. No. I teraz tak, zobaczymy jak pójdzie. Do dołu skręcasz w lewo. No. I do góry skręcasz w prawo. I muszę tym sposobem będziemy się poruszać tak, po pasie. Dokładnie. O. I teraz dobra. Po tej żółtej linii kołujesz, dobra? Dobra, tylko muszę dodać trochę tak, delikatnie powera. Ale to na dwie dźwignie. Obydwa. Delikatnie. Okej. Okay. Troszkę więcej. Okay. I czekasz, bo silniki się wiesz, od razu nie rozkręcają. Czekam na reakcję, okej. Okay. Tak, dokładnie. Okej, okay. I to jest tak, to w prawo, a to w lewo, dobra, czaję. Po żółtej linii do pasa. A, po żółtej linii. Tak, pytanie, to po żółtej linii ma. Słuchaj, ej, a czujesz albo to? Ja jestem po majówce. Ej, Johnny, myśmy wczoraj wypili za dużo cideru. Dawidek. Idę bokiem. Możesz z manetki ściągnąć. Manetki ściągnij, hopie, bo na razie po pasie idę bokiem. Dobra, ja tu na razie... Bliżej... Połóż sobie, Dawid, nogi na hamulce, żebyś mógł wyhamować. Który jest hamulec? Tak jak ściągałeś parking brake. Dawidek, co to jest? Gdzie? Dobrze idę. Czyli który jest który na zasadzie? Lewy? Prawe koło, prawa noga, prawe koło, lewa noga, lewe koło. Okej, okay. Czyli dwa na raz, tak? Dwa na raz koniecznie, bo pościeramy opony. O, dobra. I to rozumiem, że po prostu wciskamy tak. Na zimnym na razie mu daję, to jest jak, dobrze, wiesz, tak jak jest. Z kadetem. Na zimnym. Dobrze. Dawidek, no i teraz? Nie, bo pan spróbuje tą linię, w której... Nie tak. No, wieża chyba na razie nie zgłasza tak, żadnych problemów. Chyba nie zrobiliśmy najważniejszych pomiarów tutaj, pomiarów stężenia alkoholu. W tym czasie, Johnny, ustaw tutaj proszę ty koło pokój, tak? No. Jest to 145 około, ustaw, nie będziemy się bawić. Ale co my, to są machy? 145, a, dobra. Tak? 145, tak. Dobra, 140. Masz 200. A, dobra, 145, dobra, Jezu. Tak jest. Daj mu, no daj, no daj! Dobra, damy. Teraz już będzie zaraz rozgrzany. Ty kieruj tam. Co ty? Tekiero. Tutaj 283, Johnny. 283. Słuchajcie, dynamicznie teraz się dzieje. Oho, a my na tym pasie gdzie będziemy jechać? Na najbliższym skrzyżowaniu w lewo. Oho, o to ja muszę wcisnąć obydwa? Tak, przyhamuj troszeczkę. Ale to wiesz, to wiesz jak to się nie, tak? Oho, wiem już jak. Dobra. I tu ustaw 5000 stóp. 5000? Tak. Dobra. Ja proponuję, że tą bytkę już odpuścimy, polatamy nad Poznaniem. Nie, no tak. Ja myślę, że tutaj instruktor już wie, z kim ma do czynienia. Dobrze. Dobra, Johnny, tutaj jeszcze hamulec na przerwany start, RTO. Dobra, czyli RTO. Tak, super, elegancko. Tak jest. I troszkę miodu. Troszkę miodu, tu daj miodu, daj miodu, bo ja tutaj... Nie, muszę mieć jedną rzecz dzisiaj. I dam na wprost, będziemy jechać? Tak, na wprost i na lewo jest pas tutaj, dobra. Nie? I możesz już ściągnąć przepustnicę. Do zera. No. Kapitanie, jesteś pewny, że jesteś w stanie to zrobić? Nie, właśnie nie. Ustawiasz się teraz na pasie? I cały czas prosto tam, nie? Tu w lewo jest tu będziesz, o, będziesz teraz po linii, nie? Czekaj. Żadne światło. Tu, wszystkie cztery, do przodu. Okay. Tutaj masz te pomocnicze też. I klapy 5. I klapę 5. Możesz, Pati, to czyli, nie wiem, czy z tej, czy z innej kamery będzie lepiej pokazać klapy? Wznoszenie się. Ja cały czas się robi? Jeszcze raz? Aha, dobra. Ja mam klapy, jakie? 5, 5, 5. Czyli, ale jakie? Do góry. Ty? A, do góry. A, i na piąteczkę.
bo tutaj, aha, czyli... A, dobra, dobra, zatrzymujemy się tu, nie? Teraz panowie, jeszcze trochę teorii. Dobra, dawaj. Tutaj macie tak, tutaj bąkol przed sobą, no, masz ten niebiesko-brązowy ekran. Tak jest. Nie? Tutaj masz prędkościomierz. Tak jest. Tu masz wysokościomierz. Tak jest. Start będzie przy prędkości około 145 węzłów. Okej. Okay. Nie robiliśmy obliczeń, żeby było szybciej. Tutaj masz taką podziałkę, takie białe linie, nie? Mm-hmm. I ten czarny kwadracik na samym środku, taki totalnie mały. Horyzont, nie? Tak, to jest już horyzont. Tak jest. I teraz patrzcie panowie, podziałka jest co 2,5 stopnia. Czyli masz dziesiątkę zaznaczoną, masz potem 12,5 i potem 15. Dobra. I to 15 stopni na początku bym chciał, żebyś trzymał. Dobra. Trzymamy to trudna sprawa. Wolantem, dobra, tak? Czyli... Wolant, dość, pociągnij go troszeczkę. I tak ma wyglądać rotacja właśnie. Delikatnie ma to być. Okay? Mm-hmm. Jak już zobaczysz, że się unosimy, to już więcej nie ciągnij, tylko trzymaj go w tej pozycji, dobra? Następna rzecz, sztuczny horyzont. Biała linia to jest nasz azymut magnetyczny, nasz obecny kierunek. Okay. Różowa przerywana to jest tam, gdzie chcemy lecieć. Czyli to później... Tak, czyli postawcie wąkol, lewo, prawo sobie kontrolujesz, mm-hmm, żeby te linie się pokrywały ze sobą, a przód tył kontrolujesz wysokość samolotu. Dobra. Tutaj uzbroj proszę automatyczną przepustnicę do góry, tak? I jak będziecie gotowi, przepustnicę mniej więcej dotąd. Mhm, czyli do połowy. No i te przepustnice są połączone już? Czy nie? Nie, to musisz dwie. Dobra, okej. Okay. Więc dwie na raz. I wciskasz ten przycisk. Okej. Okay. Już o nim zapominasz. Dobra. I teraz Johnny, będę tutaj Ciebie prosił, ty będziesz monitorujący. Dobrze. Tutaj masz wysokość, kierunek i prędkość. Tak jest. Dobra? Level change, heading select, altitude hold. Te trzy przyciski będziemy najwięcej z nich korzystać. Jest. Dobra? Czyli tutaj mamy level. Tak. Level, czyli tutaj zmiana wysokości, zmiana kierunku, utrzymanie wysokości. Dobra. Pytania, wątpliwości, zażalenia, skargi. Wszystko naraz! No to lecimy! Dawidek! No? Nie, no słuchaj, ja sobie przypomnę tak, miło było! Miło było, słuchaj, miło było, cześć! Jeszcze ważna rzecz, jak już będziemy lecieli, znaczy będzie rozbieg, co nie? To na pasie startowym trzymasz samolot nogami, ale z piętami na ziemi, nie hamulce, okay, tylko nogi przód tył. Dobra, widzę, jest coś takiego, a ja czuję od niego, też to jest połączone, tak, razem, tak? Jak instruktor, no. Dobra. Co dalej jeszcze chciałem wiedzieć? Aha, no czym tak. To takie, te takie na boki, co to jest mniej więcej? To jest właśnie to, co utrzymuje nas na pasie startowym. Lewa noga zakręt w lewo, prawa noga zakręt w lewo. Dobra, dobra. Pytanie. Klapy przy startowaniu są, mamy już... Na pięć, mamy klapy, żeby nas, okej, okay, unosiło. No i co, w sumie to tyle. Dodajemy powoli przy 145, co, ciągniemy do siebie do ilu? Do 15, powiedziałeś? Do 15 stopni tam masz, nie? Dobra. Czyli kreseczkę nad tego, nie? Pamiętaj minimalnie, żeby nie uderzyć go na ziemię, nie? Chwileczkę, bo tutaj będą ustawiać zaraz statyw, więc na spokojnie jeszcze nie będziemy startować, niech oni zrobią z tym, jak się uda, to na razie przełączcie na razie na scenę tam, okej, okay, dobra. Dobra, to co, jak... Słuchajcie, wiem, że mogło być wprowadzenie takie, bo nie da się tego wszystkiego pokazać, to co my widzimy, to też mówi tutaj nam pan tłumacz, instruktor i... Teraz będzie już w końcu same gęste, czyli albo się rozdupcymy, albo ten. Wy normalnie też tutaj, jak ktoś się szkoli, czy tam nie doszkala, czy tam sobie chce spróbować swoich umiejętności, też potraficie zasymulować, rozumiem, sytuacje takie, które niestety mogą się przydarzyć, czyli na przykład awaria silnika. Ten symulator jest głównie do symulowania awarii. Żeby sobie radzić na sucho, przećwiczyć awaryjne lądowanie i tak dalej, tak? Okej. No dobrze. Nie skończyli jak w lesie kabackim, kurczę. Tam. Ja nie chcę, ja bym chciał tak, lądować na takich pasach właśnie, o, betonowe, asfaltowe i na takich lądować. I tak będzie dobrze. Krzesinek wyląduje, mówię ci. Dobrze, jeszcze sprawdzamy łączność, tak. Halo? Halo, dzień dobry. Dobrze jest, okej. Okay. Tu doszło do startu z tego. Tak jest? Tak jest? Ej, ja słyszę coś teraz. Czekaj. Ja coś mówiłeś, coś słyszę. Nie, nie, coś nie było. Słyszę. Czekaj, tu gdzieś jest, czy... Do góry, no, puść tu to. Halo? Halo? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa? No, było cię słychać. A teraz na którym on to robi? Tu masz tego. Pod wskazującym klikasz. Raz, dwa, słyszysz mnie? Tak, słyszę cię. A to musisz wcisnąć. Tak, tak. Słyszę to. Czy słyszysz mnie, kapitanie? Tak, słyszę. Kapitanie, super. Odbiór. Dobra, to teraz przygotowuję do startowania. Tak? Fajne, jest taki ten first time chatter. No, są widzowie. Co tam piszecie, bo widzimy na czacie. Tak, słuchajcie, jak nam się uda wznieść maszynę i ustawić jakiś cel, że przez chwilę sobie polecimy, to będziemy wtedy czytać czat, jak macie jakieś pytania do nas, albo też do tutaj pana, który nam to wszystko tłumaczy, to też będziecie mogli zadać to pytanie. Na razie jeszcze chcemy tylko wznieść tą maszynę. Dobra, ja się napiję, Johnny. Słuchaj, ja myślę, że my i tak już przyszliśmy tutaj takie szkolenie, możemy być częścią komisji jakiejś. Chcesz? Takiej. Tylko nie nad sprzętem. Dobrze. A nie mogę napluć do środka, nie? Nie. Nie mogę, dobra. Mam przykrą historię z takim właśnie, takim niebieskim
kiedyś napiłem się takiego niebieskiego przed biegiem. Byłem bieg na jakieś tam 100 metrów ze szkołą. Nażłopałem się tego i właśnie jak był start, biegłem mega szybko. I jak był już koniec biegu, usiadłem sobie i zwymiotowałem po prostu. Niesamowita historia. Cool story, bro. Pamiętam do dzisiaj ten niebieski po prostu kolor. Dobrze, możemy zaczynać. Jesteśmy gotów. Dobra, startujemy. Pełna moc. Dobrze, dobrze. To co? Zablokowaliśmy pas. Widzowie, już tam lecieć. Mam nadzieję, że widzimy się... Kapitanie, bo blokujemy pas, musimy startować. Dobrze, powoli. Tak, zaczynamy od tego, że to wciskam. Nie. Do połowy potem przepustnicy, obydwie. No. Ale kwestia jest taka, że jak on, bo my jesteśmy krzywo względem pasa. Tak, to i teraz nogami kontrolujecie. Czyli już tu zapominam o tym kółku. Lewo jest w lewo, dobra. Prawo jest w prawo, tak? Ciśnij bąką lewą nogę. No. Mocno. O, i to jest full left, nie? No. Full teraz left, właśnie tak kontrolujesz left. Samolot na pasie startowy. Dobrze. Albo full right, nie? Zależy, w którą stronę chcesz skręcać. My chcemy w left, kapitanie. No, ale to tak naprawdę... Wciskając to, to co? To ja silnik, a to ja silnikami teraz, nie? Nie, przednie koło delikatnie i tyle. A, dobrze. No to ja co? Powoli dodaję. Lecimy. Dodaję powoli. No tak, do połowy. Dobra, styknie. No. I teraz chwilkę czekasz. I lewa, i toga. Czarny guzik. Aha, okej. I dwie ręce na wolant. I no. Aha. Dobra. Oho. Dawidek! No. Skręć w lewo, ja ci pomagam trochę. A ja tu już wolantem robię z przy... Lewa noga. Okay. Lewa noga, dobrze. Bokiem idę! Dawidek! Trochę krzywo na tym pasie, ale jest okej. Okay. Prawa noga. Prawa. Centerline. Dobra. Dobrze. A gdzie mamy 145? Okej. Okay. Po lewej stronie prędkościowej. Dobra, widzę. Jeszcze 130, jeszcze trochę, Johnny. Dobrze. Jeszcze 10. Kapitanie. Do siebie, powoli. I góra. O, pull up! Dobra. Johnny, lecę. Jesteśmy do góry, nie? Jest. Schowaj podwozie. Do góry i do siebie. Okej. Okay. Do góry, na up. Do góry, na up. Tak jest. I 15 stopni bąko, nie więcej. 15 stopni. Masz 20. Do, oho. Kapitanie, nie tu! Nie w tą! Dobrze. Ty, a co to, księżyc? Kapitanie, lecimy na księżyc! Do przodu. Ja ci tutaj pomagam. Dobra. Widzę. Tu już mamy na pełno ustawione. Tak, ale dawaj do przodu, bo spadniemy. Dobra. Mocno. Na 10 stopni teraz, na 10 stopni. Tym kwadracikiem do 10. Jeszcze. Widzę jeszcze. Ekstra. Tu jest mapa, my jesteśmy dobra, Poznań dobra, teraz, dobra, według tak, tego. 220, tutaj nakręcasz. Mhm. 220. Level change się świeci. Świeci się, nie? 220. I tak level change jest. Level change. Mhm. Elegancko, pięknie. Huh. I klapy na jeden. Klapy daj. Na jeden. Na jeden. I klapy zero. Okej, okay. Czyli teraz jest lot po prostu na... Jaką mamy wysokość? To jest bardzo ważne. Mamy teraz 3300. Taki samolot, jak teraz lecimy w lotach, to on na średniej takiej jakiej lata wysokości? Wysokości średnio z 36 tysięcy. To jest zależy, czy na poziomach parzystych, czy nie, w zależności od kierunku świata, w którym lecimy. Tak jest. Czy teraz lotem wznoszącym tutaj jesteśmy, speed, nie? Tutaj speed. Mhm. Dobra, okej. Okay. I vertical speed daj na 1000. Oho! Dobra, zniknął, okej, okay, zapomnijcie. Dajcie komanda. Komanda tutaj. To jest autopilot teraz, dobra? Nie co jest? Nie, on sobie ogarnie sprawę. Patrz, co się dzieje. Tak jest. Kółko chodzi. Dobra, panie. I teraz tak. Widzisz Bonkol, ten różowy krzyż na samym środku ekranu? Widzę go. To teraz ten kwadracik musi być w miejscu, gdzie się przecinają te dwie linie. Cały czas, dobrze? Dobrze. Rozłącz sobie autopilota tutaj, pod lewym kciukiem. Tak tu, lewy kciuk, no. Jeszcze raz. I trzymaj kwadracik na przecięciu. A ty skręcaj Johnny na 103. W lewą stronę. Albo czyli heading 103. Tak. No i Bonkol w lewo teraz, nie? Gonisz tą linię. Aha, to czekaj, to ja go... Bo nie tak. Oho, oho! Ale teraz są... 103 ustawione? Tak. I w poziomie się nie przecina, widzisz? Do siebie. Do siebie. Okej. Okay. Ma być tam kwadracik tam, gdzie się przecinają linii. Dobra. Kapitanie, ja ci tu trochę pomagam. Czyli to jest, pokazujesz w jaki sposób się zmienia kurs, tak? Czyli... Tak, to jest tak jakby fly director, to tak zwane wskazanie dyrektywne. Dobrze. Coś żony masz też u siebie, nie? Tak, ja mu trochę pomagam, przyznam szczerze. Nie, ja... U siebie na wielu chcę też patrzeć. Dobra, okej. Z sobą, nie? A, trzy też mam, dobra, okej.
Widek, tu w prawo. Johnny, co ty mnie w prawo teraz no, bo kręcisz? W prawo, kurczę, zobaczcie, masz... Dobrze, Johnny, dobrze. Ja to ci mówię, ci, no, ja ci tu ratuję, teraz, okej, okay, ale my musimy, my chcemy generalnie... Teraz do siebie. Tak do długo, siebie, aż się ten będzie z różowym, tak? No, łączyło. O, zobacz, patrz. Dobra, dobra, teraz jest dobrze. I zostaw, i jest git. I czekamy do wyprostowania. Słuchaj, zastępca musi czasami po prostu się tutaj wykazać wiedzą. Świetna robota, kapitanie, naprawdę. Świetna, czekaj, ja ci powiem. No, świetna robota. Tak jest, teraz panie kapitanie, wyrównujemy i do przodu. Tak i hopa. Okej, okay, hopa i teraz... Ja, musimy, no, moment, teraz do pionu i w dół. Dobra. Bardzo dobrze. No i git. I teraz jest ustawiony cel, że sobie polecimy. I rozumiem, że to jest na zmianę kursu. I jakbyśmy chcieli, teraz już uznajemy, że to jest dobry kurs, ale to jest kurs, my musimy ponad dać. Nie, nie, jest dobrze. Mamy się trzymać w przecięciu. Tak, i patrzcie, tu jest nasz pas startowy. Mhm. Nie? To jest ławica generalnie. Przed nami tutaj są Krzesiny w Poznaniu. Krzesiny, tak jest. To jest blisko wojskowe, nie? Tak jest, ja wiem, bo... A gdzie są te rataje? Latają tam stamtąd, nie? Często na autostradzie, jak jesteś, to można je zobaczyć. Tak, dokładnie. Ty, coś mi... Ty, wykazało mi, że chyba trening uprawiam. Chyba lecisz, stary. Chyba. Dobrze, trzymamy. Okej, okay, jesteśmy... Dobrze, i teraz, na... a jak autopilota z powrotem się jak włączało? Command A. Command A? Proszę bardzo. Albo B. Okej. Okay. I popatrz, nam teraz wyrówna ładnie wszystko. Dobra. A co, nierówno nas słychać? Nie wiem, czy to jest możliwe. Jest szyba jak coś, ale to raczej jak położycie tak daleko trochę, to... Chyba, że przypniesz go na przykład, nie wiem, tutaj o. O, i słuchajcie, pięknie. No, ale to są dwa, bo może im chodziło, żeby dać jeden, bo my mamy dwa mikrofony, wiecie? Dobrze, i nie wiem. Dobrze było, może teraz będzie lepiej. A może teraz będzie lepiej, jak będziemy lecieć. Dobrze było przecież, no dobra, to nie pomogę. Dobrze było, dobra. Dobra, kto tam do bana, kto to tam pisał taką głupotę? Trzeba bana, kurde. Dobrze. Dobra, panowie, tak, ja proponuję zejść sobie na 3000 stóp na autopilocie. No, bardzo proste. No dobrze, to ja już tutaj dokonuję zmiany. Dobra. Chciałem powiedzieć oficjalnie, że tu doszło do startu. Ale tutaj ustawiamy to, tak? Nie, nie. Najpierw ustawiasz. Czyli 3000 ustawiamy, moi drodzy. I level change. I moi drodzy, level change. I teraz będzie nam schodził. Okej, okay, czyli autopilot automatyczny. A, no to ja nie latam, widzisz, ja nie jestem taki noob. Ja jak latam, to sam obniżam. To prawda, wszyscy żegają tam wtedy, ale ja jeszcze włączyłem sobie wszystkich symulatorów zniszczenia. To znaczy, że jak są przeciążenia duże albo coś, to żeby mi po prostu nie przerywało gry, nie? Żeby była frajda dalej z latania. Ale fakt faktem, no wyją wszystkie, nie? Tam pula. Słuchajcie, jesteśmy w Poznaniu. Czy ktoś widzi tutaj swój dom gdzieś mniej więcej? No to byś musiał tu z kamerą, no ja nie wiem co to jest tam na dole. Czekaj, ale tu drogi są odwzorowane, czy to tak, mniej więcej, nie? Ej, a co to, to są jeziora, co to jest za co my tu mam? Tutaj jest A2, rozumiem, tak? Tak tu jest A2 i tu są Krzesiny, tak, to już widzę właśnie. Tak, ja już tutaj rozpoznaję okolice. Dokładnie, tak jest, to tam. A, pytanie, proszę powiedzieć, bo na czym, na jakim silniku to stoi, na jakim oprogramowaniu? Bo to nie jest Microsoft Flight Simulator. Wolelibyśmy nie ujawniać. A, czyli wy nie chcecie powiedzieć, okej? Bo to nie jest jakiś tam po prostu na Steamie do ściągnięcia. Nie, to jest generalnie przez naszych programistów troszeczkę udoskonalone pod certyfikację symulatora. Okej, okay, rozumiem. Dobra, nie, bo... Nie jest to jeden program. Nie, było pytanie tam, bo zadają ludzie różne symulatory. Okay. Tak samo jak się nazywa ten symulator przede wszystkim do latania tymi samolotami DCMS? Nie, czekaj. DCS. I on w założeniu niby jest darmowy, ale każda rzecz, którą byś chciał tam, to jest do wykupienia, nie? Ale tam są F-16, F, no ale wiesz, to jest tak jak z tymi symulatorami dla pociągów. Tak, też masz podstawę, ok, a potem wszystkie, jak cię interesuje, to kupię za 500 zł te pakiety i wszystko i tak latasz. Jesteśmy Krzesinie tutaj. I pod nami jest, tutaj skąd żeśmy wylecieli, tak? Nie, to jest lotnisko wojskowe Krzesiny. Krzesiny wojskowe. I teraz Johnny będę miał problem. Tak jest. Na komputerze pokładowym, na tym RTE, wciskasz sobie. Tak jest. Klikasz sobie Previous Page i dajesz EPPO, to jest kod lotniska w Poznaniu. Ostatni przycisk na klawiaturze. Clear. EP. Zawsze jest P, no tak. EP. PO. Tak i dajesz Destination po prawej. Czyli tutaj mamy, tak? Destination, tak. Exit zielony. Departure Arrival. Arrival ten drugi. Tak jest. I ILS 2.8. ILS 2.8. Tak jest. I exit zielony. I
zobaczcie, na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawiły się punkty. Tak jest, czyli i to jest ścieżka podejścia do pasa naszego, nie? Do lądowania, tak, czyli byśmy musieli wykołować, rozumiem. Tak, dokładnie. Ławica ma kurs do lądowania 283, po obu stronach prosiłbym panowie kursy 283, 283. Ale czekaj, to nie jest ten... Nie, nie, kurs, dobrze. No tu kurs. Tak, bo tu masz kierunek, a tu jest kurs, nie? 283. No i elegancko. Polecimy sobie jeszcze po prostu. Jakbyście jeszcze miał to pilota wyłączyć, to oczywiście wyłączcie, polatajcie sobie ręcznie. Okay. Na wolancie. Autopilot na wolancie, proszę wyłączyć. Jeszcze raz. Ty nacisnąłeś? Jeszcze raz, okay. Dobra. I okej. Okay. No i nie. To zrobić na przykład 360 stopni w lewą stronę, tak? Oho! Czyli najpierw ty zobacz, najpierw zróbmy tak, że wylewelujmy go, widzisz, hopa. I dobra. Teraz 300 w lewo. 360 stopni. No to skręcimy w lewo. Pełno. Na lewo. Pełno. Trzymaj tylko wysokość, dobra? Czyli tą poziomą linię. Dobra, starczy przechył. Dobra. Na zero. I teraz góra, dół tylko. Pull up! Pull up! Dobra. No do góry. Okej. Elegancko. Dawidek, zobacz, tam pole widać. To jest to pole, idą. Łyse pole. Dobra, i lecimy. Widzę, że nam się ten zabra... Okej. Okay. Ja bym na iglicę. Na kurwicę. No to słuchajcie, no to teraz tak. My tu przestrzelimy lotnisko. Ja myślę, że coś takiego, Pati, muszę w garażu zrobić, jak będziemy mieć swoje mieszkanie, wiesz? W salonie. Uwaga na pancerne drzwi. No to nie, jest, uwaga, nie, uwaga. Ma tu, nie uwaga, dobra. Mamy dobra. Ładnie wszystko ustawione. Urównamy, czy my damy radę na pas wykołować, czy nie? Nie, bo to będzie. Dobra, jasne. Ty się jest od kołowania, ty daj spokój. Dawidek, pamiętaj, do przodu to jest w dół, a do ten to jest do góry. No to ja chcę utrzymać się u góry. No to, ale tu masz linię, nie? I kwadracik na linii. Jest git. No to mam. Kapitanie, świetna robota. O, ja cię słyszę. Halo. Halo, kapitanie. Dobrze. Szkoda, że oni nie mają... Kręć. Oho, jest git. Dobra. Ja puszę, wiesz co, a leć sobie sam. Dobra. Zobaczymy, co się stanie, bo na razie to ci pomagam. Nie, jest okej. Okay. Ja teraz wznoszę, patrz. Elegancko. Oho! Co to za dymy? No i elegancko. Coś... Mamy kurczę tego, jeszcze. Mamy ogień. Coś się dzieje. Fire alarm! Jest ogień, pali się kurczę tutaj od tego. Co to jest? Co to było? Nie pamiętam, kurczę. Cepa, to nie coś od paliwa, kurczę. A pudisz, dysze. Dysze? Nie wiem. Czekaj, bo ja trzymam. Wyłączcie na ten alarm, najpierw. Dobra, no. I teraz co się dzieje? APU to jest generator prądotwórczy. Generator prądotwórczy. Nie wiadomo, czy mu się zapalił, nie działa, ale się zapaliło. No. Dobra. Czyli co? Pamiętasz, czyli jak się go gasi? Podnieść i... Podnosisz i obojętnie w którą stronę, bo on ma jedną gaśnicę. Ty to rób, ja tutaj i puszczasz, utrzymuję. Klok. Aha. Okej. Okay. I czekamy 30 sekund i pożar musi zgasnąć, nie? Dobra, no to pożar... Kapitanie, trzymaj kurs, pożar zaraz może pan zgaśnie. Grzegorz Bram przyjdzie okay. I zgasi. Jest, na razie zgasło, czyli... Okej, okay. Jak zgasło, to się nie palimy więcej. Więc dobrze, ale klok mamy na razie 30 sekund. Okej, okay, no to idealnie. Regulaminowo. Świetnie. Dobra. Opanowaliśmy ten pożar. Mam wrażenie, że wszystko jest w porządku. Ale jeszcze to ugasił. Bardzo dobrze. Ugasiłem to. Dobrze. Mamy 30 sekund, które minęło. Rozumiem, że zastawiamy. To robi technika potem, nie? Jasne. Czyli teraz wyłączam klok, tak? Po prostu. Tak. Jak się go włącza? Czy no, trzymać? Nie może sobie lecieć. Tak. Dobra. To jest tylko stoper. Dobra. Naceluj proszę cię na tak, ten, tak, żebyś tak. Dobra, to może teraz Johnny 360 w prawo. Zobaczymy, tak? Komu lepiej wyjdzie potem. No dobra, no to czekaj. No to... Oho. W prawo, to czekaj. To, ja dobra. Puszczam. Czyli 360 w prawo. Teraz Johnny będzie robił, tak. Johnny będzie teraz robił 360, po prostu tutaj jest kwestia dobra, utrzymania no poziomów. 360, tak? Czyli 360... Ale mu chyba chodziło, żebyśmy... Tak, baler roll. Dobra, dawaj, no to, góry, no to lecimy, stary, kurde, dawaj. W takim razie. Co ty? Dawidek, proszę się... Reaguj mocniej. Bad angle, on ci powiedział. Bengal. Za duży przechył, nie? Za duży przechył mamy. Dobrze, no dobrze. I wszystko żeś wylał. Wszystko, hopie, tam ktoś z schabowego. Bo mu pomagałem! Mamy na mapie. Bo mu pomagałem. Ty gasiłeś pożar.
Ja ci pomagałem, Dawidek. Co by ci tu rozdupcyć w czasie? Ja bym coś musiał tu... A co to jest fajnego? To lampka? Nie. Tak, tak. To jest Charm Light tak zwany. Pod lewym kolanem masz odpalenie tej lampki. Takie dwa grzybki musisz wyciągnąć ich w prawo. Powiem tak, początek... tutaj, nad głową. Nie? A tu masz, to drugiego jest druga. Powiem tak, początek był trochę ten, ale teraz już jest lepiej. No, bardzo ładnie. A fajne. Dobra, zrobiliśmy. Ej, dobra, patrzcie, tam jest przesiny są, nie? No. Zróbcie tam low passa, czyli taki jak najniższy przelot nad pasem. Bez kapitanie? Ja będę robił zdjęcia. Na wzrok tylko, dobra? Na wzrok. Dobra. Kapitanie, proszę się przygotować, schodzimy na niższy pułap. Ale to ty... Z tobą robię, dobra. Okay. Low pass, kurwa, Boeingiem. No. A koło schowałeś? Koła nie ma koła. Nie ma. Czy jesteście gotowi? O, below było. GS. A gdzie ty, a tu kurnik jest. Tak? Ty, a gdzie są przeciążenia? Tu było gdzieś, nie? Dawidek, schodzimy jeszcze w dół. Schodzimy jeszcze w dół. Kurna, domami lecimy im tam. Będzie krzyczał, nie? Będzie dużo krzyków. Będzie krzykał. Dobra, tu low! To on się ma nasłuchać chyba, nie? To on tylko odsłuchają, tak. On nie zareaguje w żaden sposób. Kapitanie, jeszcze niżej musimy zejść. Low pass miał być. Dobra. Ale to jeszcze go troszkę dociśnij tam, ale delikatnie musisz to tak, płynnie wychodzić. Lewo nad pas, na pas. Lewo nad pas. O kurde, ale nosi. No, dobra. Dobra, prawo troszkę, co to jest? Prostujemy, Dawidek? No. Co, góra? Patrz, tu są bunkry normalnie. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. No i fajnie. Dobra, Bonkor, patrz. Teraz no. te cztery przełączniki nad głową, co masz na overheadzie. No. Tu. I wyłącz jedzonemu. Wszystkie na off. Dobra. Ja sobie robisz... Johnny... Paliwo. Hydraulika. Hydraulika to jest, tak? I teraz patrz. Jak tutaj będzie zero, o już jest zero, nie? Ciśnienia nie ma. Tak jest, no. To teraz spróbuj pociągnąć wolant do siebie albo odepchnąć. Do siebie. Czujesz różnicę? No, czyli jakby nie ma wspomagania, tak jakby, tak, nie? Teraz tylko siłą mięśni ruszasz powierzchnię stylową. Okej, okay, czyli to rzeczywiście to jakby całym, że tak to powiem, tak. Mechanicznym, okay. Tak? Całym tym, okej. Okay. Oho! No, tu można tu można pakować teraz na klat. Tak, ale to powiem ci, no, jak takie systemy gdzieś wysiądą, to kurde, ktoś musi się naprawdę niesamowicie tutaj na tego. Czyli bez wspomagania, tak samo bez wspomagania, masz, nie? No. Jak stary świat teraz do Malucha, czy do dużego Fiata, to... Żyjemy, słuchajcie, przejdźliśmy nad Krzcinami ładnie. No, to takie. Huh. Co to dobra. Za życie? I teraz rozumiem, że włączy to z powrotem, tak? Żeby jak, to chcecie, jak chcecie, to tak. Jak dobra. Chcecie się pomęczyć, to nie trzeba. A ja bym był teraz za tym, żebyśmy... Dobra. Bo teraz gdzie jesteśmy w mniej więcej? Ty rozpoznajesz tu masz ławicę. Tu masz ławicę. Tam masz, zobacz, Stadion Lecha. Tu jest Eneas. Stadion Lecha. Lecha. A powiedzcie mi teraz, rozumiem, lotnisko, z którego żeśmy startowali, to były co? No to ławica. Ławica tak, tutaj, no. tu jest, zobacz. No to. Może... Chcemy spróbować wylądować, Dawidek? Byśmy dokonali takiego właśnie, tylko jakąś odległość musimy dopiero zrobić, ten, nie? Odejść to musimy drogi. Podejść pewnie w ten sposób jakoś i, tak, no. i najpierw nabrać. No to dobrze, to może musimy pierw w lewo chyba, nie? Odbić najpierw, no. Ja bym tu leciał tak, o, popatrz, bo tu czy jest, my musimy tu jest coś, startowy. Czy my to typowo teraz robimy manualnie, czy coś jeszcze polecasz, żebyśmy sobie to już poustawiali? Znaczy, w sensie, tu gdzie lecicie, trzeba tu wprowadzić, ale lecicie manualnie, tak? No to manualnie. Słuchaj, kapitanie. No. Dobrze, na spokojnie. Będę mówił, kapitanie, odbijamy w takim razie, kurczę, tutaj w prawo. Przepraszam, że to u mnie. No, dobrze. Odbijamy. Trzymamy linię. To ja was będę wektorować, czyli będę wam mówił kierunek, w którym macie lecieć, dobra? To tak, panowie, lecicie w kierunku 090. Tutaj, kto nie leci, ustawia 090. No to ty lecisz, Dawidek. No. 090. Tak. Czyli lecimy na wschód, nie? Dobrze. Wciśnij, proszę, heading select wyłącz. Heading select, czyli... Wciśnij tak, to nie? To jeszcze raz kliknij. Jeszcze raz. Tak, to jest taki restart. Dobrze. I teraz mamy tutaj linię, zobacz, widzisz, Dawidek? Widzę, widzę, no. To musimy na nią się kierować. Troszkę do góry. I teraz właśnie, równasz tą białą z przedmiotem. I już teraz, już się prostujemy. Potem prostujemy, nie zdążymy, prostujemy. No. No, już nie zdążyliśmy. Prawo, prawo, nie. Dobra, kapitanie, puszczam, teraz ty robisz sam.
Nie, w tą stronę. W tą stronę, stary, tą. Pamiętaj, to jest. Ale bo ja patrzę, bo muszę trafić krzyżykiem, stary, w ten, w kropkę, tak? No tak, tak, to już teraz w dół. W dół, najpierw zróbmy sobie poziom. O, opa. Dobra. I teraz już powoli będziemy tutaj. Teraz już przestrzeliliśmy, Dawidek. Zobacz. Przestrzeliliśmy, widzisz? W lewo. Ale ty nie, bo ty to robisz. Dobrze robię. Mówię ci, Dawidek. No i teraz delikatnie. I no, równamy. Pięknie. Teraz utrzymasz to tylko. Leciutko do góry. Dawidek, tak jest, dobra. I lecimy 90 teraz będziemy mieli, pięknie. No idealnie, bardzo ładnie. Kapitanie? No jest, dobra robota, kapitanie. I teraz jest na równo. I teraz jest kwestia no, taka, że my jesteśmy w jakiej odległości? Od czego? No bo gdzie w tym, od teraz, przepraszam, gdzie jest w tym momencie pas? Za nami, dokładnie. Mamy jedną, przepraszam, ile? 3,6 mili morskiej do pasa startowego. Okej. Czyli około 6 km. My potrzebujemy prostej około 20 km. Czyli 20 km... Będzie w tym punkcie. Dobra. Tu na tą gwiazdeczkę lecimy zaraz, nie? Dobra. Tylko zrobimy tak, że polecimy tu i zawrócimy tam. Okej, okay, dobra, to rozumiem. Czy to są takie odległości? Bo tak się zastanawiałem, jakie to są odległości od pasa, żeby można było wtedy nawracać albo rozmieniać w ten kurs. Tak, ja tyle lat w WoWie latałem, to ja zobacz, jestem profesjonalnym... Dobra. Dobrze, kapitanie, wszystko jest okej. Okay. Nie, ja myślę, że jest okej, okay, tylko tu jest kwestia takiego pomocnika Midali, który tak, młody się chce wykazać. Za bardzo mi tutaj tym moim drążkiem cały czas. Ja ci pomagam, steruje. Bo się stresuję, bo ty wiesz, ja też chcę, ja nie chcę zginąć. No, młody to tak nie. Kapitanie, proszę tutaj zobacz, proszę tu krzyżyk nasterować, tak? To masz u siebie. Ale to ja mam spokojnie. Tak jest tak. I w lewiu troszeczkę. Spokój się. To jest gra zespołowa, Dawidzie. Spokój się. Terrain ahead. Panowie, Master Caution wywalił, nikt nas nie zobaczył. Jest tutaj, jest Master Caution, okej. Okay. Co się stało? Po twojej stronie coś bunko jest napisane na panelu? U mnie jest air conditioning. Nie, air nic. Conditioning. Czyli po stronie oficera coś się stało, coś tak pomarańczowego. Tak jest, czyli mamy off... Off-schedule descent, czyli niezaplanowane zniżanie. Tak jest. Wszystko, że nie ma trzymanej równej wysokości, samolot nie nadąża z wyrównywaniem ciśnienia w kabinie. Jasne. Więc ustaw mu to najproszę z 2000 stóp i powinno zniknąć. Jedno zero mniej. A 2000 stóp, bo tu mam... Dobra, bo to myślałem, że to dobra. Okay. Zniknęło. Jest okej. Okay. Jest gitara, to continue normal operation. Tylko zobacz, bąkol znowu leci do góry. Nie, spokojnie, ale ja... Ale co ty mi się... Ty zaraz wysiądziesz! Młody! Kapitanie! Zaraz wysiądziesz! Kapitanie, ale my spadamy! Ja spokojnie, no! Ja generuję nowe problemy! Żeby było! Kapitanie, jesteśmy za wysoko! Dobra, panowie, teraz tak. Proponowałbym w prawo na kierunek 193. Spokojnie, ja sobie muszę odpocząć tak od... O, patrz. Dobrze? Kapitanie? Spokojnie. Teraz co, ustawiłeś, tak? No to ustawiłem. Kręcimy prawa. Tak? I wciśnij proszę APP tutaj, że? No. Apply. Super, approach, tak. Approach, apply. Tak. Do góry. Dobrze? Ja nic nie trzymam. Ty nic nie musisz. Ja nic nie muszę. Ja tylko podziwiam tutaj Poznań. Kapitanie! Bengal! Kapitanie! Wszystko jest super! Pull up! Dobrze. Zapłaj dyrektorem teraz, dobrze? Widzisz, ta linia zniknęła, czyli za tym krzyżykiem. Do lewej. Ja się nie wtrącam, to jest kapitan. Kapitan wie lepiej. Kapitanie, znowu leci do góry. No, spokojnie, to... A mamy lądować? Tak. Dobra, Johnny, możesz tak, wrócić klapę 5, dobra? Okej. Skonfigurujemy się do lądowania. Zobaczcie, ja nie wiem, czy to wyjdzie. Na razie lecimy do góry, znowu kapitan nas prowadzi. Przecież widzisz, mamy, że teraz w dół zniżam. Transit mamy, okej. Okay. Nie no, młody wysiada, nie? Na skrzydło zera. Jeszcze w ogóle. Proszę prędkość, Johnny. 190 metrów. Speed, nie? Tak, speed, no. Znaczy nie, włącz jeszcze raz, bo musi być włączony. Okej, okay, dobra. Jest okej.
za późno, ale będzie ok zaraz. Trzeba trochę z paliwa spuścić chyba, z tym za ciężcy. Zrzucić ze skrzydła. No i mamy to. Elegancko, bardzo. O, jeszcze trochę, bo ten, nie wiem czy... Staw hamulcy zrobiony na maksa będzie. Tak? Dobrze. To tak, ja ustawiłem teraz na równo. Widzimy odległość. Niżej, bo się wnosimy. Okej, okay. Tylko patrzę tutaj, gdzie tą równoczyliście. Jesteśmy teraz te ile kilometrów, ile mil? Bo... Tutaj masz DME. A jest, faktycznie. 9,4 razy 2 około. Mhm. Czyli gdzieś tam na wzmożenie. Dobra, młody, przejmij na chwilę ster. Dobra. Bo... Czyli teraz mamy lecieć. Tak, się musi napić. Bo mi tutaj. Aha, bo mi tu pokaże. Za krzyżykiem koniecznie. Za krzyżykiem koniecznie, dobra. On nas prowadzi teraz do lądowania tak naprawdę, nie? Dobra, słuchajcie, ja jeszcze tak podsumowując ten lot, chciałbym wam wszystkim podziękować ogólnie. Fajnie było, naprawdę fajnie się streamowało na tym Twitchu te symulatory. Po co myśmy wyszli z domu w ogóle i do prawdziwego wsiedli? Dobra, podwozie. To podwozie, nie dobrze. Uwaga! Podwozie było złe. Podwozie idzie teraz, okej. Okay. Dobra. I zobacz, pas startowy jest przed nami. Tam, widzę, widzę go, no. Żony widzisz przez okno? Widzę. Elegancko. No, idealnie teraz lecimy na pas. Kapitanie, trochę niżej. Mm. No ty tak trzymasz? Kto leci teraz? Nie. Teraz ja... Ja czy ty lądujemy? No. Kapitanie, podejmij decyzję, kto ja ląduje. Ja ląduję. Ja ląduję, bo ja puszczam. Żony, prędkość 170 i klapy 15. Elegancko, dobrze. Kapitanie, musimy tu nabrać kurs lepszy. Oho, coś tu, turbulencje mamy. Coś dupło, tak, coś. Małe turbulencje. Oj, nosi. Turbulencje. Kapitanie, proszę trzymać tutaj ładnie. Kurs 150 i klapy 30. Elegancko. Niżej. Tak, bo uciekło mi. To właśnie od tego jesteś młody. Ja od chorowania ciebie. No, żeby pomagać. A gdzie jest czat? Ja nic nie musiałam. Oho. Teraz tam się upewnicie, że na streamie wszystko widać, bo... Dobrze, schodzimy. Prędkość teraz tak, jak klapy są? Już zrobiłeś w międzyczasie? Dobrze. Kółko jest? Dobra, jest. Pilny, kapitan. Możesz patrzeć na pasmo. Ja już patrzę tam. No, tak, ja pilnuję tutaj tego, ja tak, pilnuję na X-ie, no. Tak jakby mam wrażenie, że tak, bokiem trochę lecę na niego. Nie, dobrze leci, lecimy świetnie. Ja pilnuję X-a, ty pilnuj kurczę pasu. Dobrze. Co robimy? Okej. Podwozie mamy wyłączone? Jest, mamy, jest. Tak, widzę, left gear, trzy zielone jest. Oho. No to co? Muzyczka powinna lecieć teraz, jakiś z Gladiatora, czy tam Ameno. Jakąś prędkość musimy dać, niższą? Okej. Okay. Trochę podnosimy, nie? Tak jest. 200. Oho, 200. No idealnie, bardzo. Flight slow. No, ja ci dam slow. 100. Flight slow. Chyba się uda. 40. Terrain. 20. 10. Pięknie. I lewa noga. I do przodu wola. Nie, do widzę. Dobra. Kurde, ale bokiem. A czemu nie klaszczecie? No! Kapitanie, świetna robota, wylądowaliśmy. Ej, wy tu macie nawet oklaski jakieś, tak? Tak. Tutaj. Pięknie. Ej, wylądowaliśmy maszyną. Gratulacje. Dawidzie, super. Świetna robota. Wow, powiem szczerze, no to było na pewno imponujące. Na pewno daliśmy sobie lądowanie możemy zrobić, co? Tak już z powietrza was zostawię. Jestem, jeszcze jedno lądowanie takie z tym. Ej, a gdzie są brawa na czacie? Halo? Pisali. Pisali brawa? To tutaj coś się nie ten... A tu... Nie, ten czat się jakoś nie za... O! Patrz co on zrobił. Jesteście w powietrzu. Ja bym w ogóle dziewczyny... O! Zaraz baby niech będą, to one będą miały. Ale to tylko wiesz. Ale to nic nie zepsujecie tutaj, no, w sensie maszyny. Musisz tylko nie popsuć. Co? Nie przeszkadzaj samolotowi. To co robimy? Czy co, zrobimy jeszcze jedno lądowanie, kapitanie? No tak, to robimy, fajne to było. Ready? O, dobra. Dobra, teraz widzę. O, teraz czas. Ale ogólnie wrażenie było takie, że cały czas miałem wrażenie, że jednak za szybko, jest za duża prędkość, za szybko się zbliżamy do pasa. Tak jest. Dobra, to co? Speed. Kapitanie, speed 150. No. I speed wciśnij guzik.
i approach. A tak. Tip break. Dobra, elegancko. Tip break. Za nisko jestem. No. Ale my teraz mamy... My, ja, a, to się automatycznie dodaje, tak? Okej. Okay. Bo my teraz nie mamy nastawionego kursu, tylko my tak lecimy na co? Tak, tak, tak. Lecimy na czuja, na power, stary, że na, dokładnie. I teraz kwestia jest taka, czy ja to jakoś mogę ustawić nam, kurczę. Jak będziecie na dobrej wysokości, to wam automatycznie złapie teraz. Tak, już jest 3-4 sekundy i będzie. Do siebie trochę trzymaj wysokość, do siebie, do siebie. O, i teraz masz je, macie pion i pojemnik. Jest, 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 no jest, pojawił się. To. No, kapitanie, schodzimy. Flapsy 30, już jest ok. Nastawione. Słuchajcie, ja wam powiem speed, tak, my ćwiczymy, żeby po prostu nakraść się tu pieniędzy i uciec z Polski, no. Akurat tak z okazji świąt, takie są teraz narodowe. Kapitanie, oczy na kurde, na pas startowy, dziękuję bardzo. Dobrze. Over. Dobrze, to ty steruj tutaj, góra, dół, lewo, prawo. Tak jest. Ja ci powiem tak, no jest chyba ok, tam nikt nie stoi, tam robią zdjęcia nam, to są, jak są w pociągach Mikole, to nie wiem, czy się nazywa jakoś tak, miłośników. Spoterzy po prostu. Spoterzy, no. Czekają z dużymi lufami, żeby zrobić fajne zdjęcia. Johnny, teraz połóż rękę na przepustnicę i tu masz taki przycisk, no właśnie, nie? No. Przycisk go sobie. Jak ci powiem, to zamkniesz manetki, dobra? Czyli w dół. Tak, do mnie, tak jakby, nie? Tak jest. Powolutku zamykaj. Elegancko, pięknie. A na jakich klapach my to robimy? 30. Elegancko. I ciąg wsteczny. Dole. Te dwie dźwignie do góry. Te dźwignie. Tak. Super. Tu są odwracacze ciągu. Hmm? Jeden opad. O, i trzymaj. No, bo tu mogłoby dojść do katastrofy, kurczę. Tak, no. Bo jakby ciąg jeden poszedł, nie? To by nas przechyliło. Tak. Elegancko, kurde. Gdzie są brawa? Jeszcze raz chcę brawa. Ej, tym razem już robot z volantem byśmy to zrobili, widzisz? No. Z tym, no. Dobra, i teraz rozumiem ciąg wsteczny. Dodał, tak. Elegancko. Kurde, ej. Fajna sprawa. Dobra, szybko baby zrobią, spróbują. Ej, ale dziewczyny bym dosłownie, no tak, no najwyżej z dupcą. Po prostu, żeby się usiadły, nie? Bo właśnie to dobra. Jest to, że wy chcecie siedzieć się długo. No, no to dawaj. No to dawaj, to zobaczymy. Ja dziewczyny... Ja ciekawie, jak wygląda kraksa. Moi drodzy, będą... No to baby zrobią nam scenariusz kraksy. Ale będzie. Kurde, ej, bardzo dobrze. Czekajcie, ja sobie wyjdę. Obserwowały. O, ja czekaj, bo ja wyszedłem z tym. No, ja z tym tak się fajnie siedziało. Dobra, to czekaj, tu mikrofony mamy. Mhm. Może jakoś tu musimy się czekaj, podzielić. Bo ja chyba w kamerę uderzyłem, jestem wysoki, ale to dobra, elegancko. Ale żeby... i tak zdolny jest. Masz. Mikroport. Dobra, to ja bym tu się zapytał, kurczę, naszego tego pana instruktora, jak nam poszło? Bardzo dobrze, no 2-2. A czy zdarzało się gorzej? Dobrze. Oczywiście. Czyli jesteś nie dawali rady. Jesteśmy w topce, Dawidek, słyszysz? Ej, patrz policzka! No tak, to musisz się przesunąć. Tak? Johnny, patrz. No to tak, Dawid, to, zobacz. Oprzy się. Dawid, i mocno. Mogę. I mocno. No dawaj, dobrze, nie no, mogę. Bo to trzeba tak. Ale wcześniej się przesunęła. Baby się na razie nie mogą przysunąć. Dobra, jest. Jedna, już dało radę. Patrz, lewo, nie, bo urwiesz kabel, patrz. A, to. Dałeś. Będzie o to. Bo siedzisz, ona siedzi na tym. Udało się? Ale ja dalej nie dosięgnę, czekaj. No, to musisz podnieść nogi do góry. Nogi się nie przydadzą generalnie. Nogi się wam nie przydadzą generalnie. W samym lądowaniu nie, dobra. Dobra. A mi fotel odjedzie, jak będę... Robić coś? Ale już stresik się załącza teraz, czuję się odpowiedzialna. To może wiesz co, ja bym może najpierw zrobił tak, że nie będzie lądowanie, tylko niech na razie polatają, spróbują okay, tutaj. Zrobię te 360, jedną, 362, nie? Będziecie już w powietrzu. Dano mikrofon. Chyba, że chcecie jeden mikrofon. Jeden my musimy mieć, a drugi daj na środku. Podwozie do góry. Gdzie na środku dać tu? Połóż go na kokpit, albo możesz go tam, da się jakieś klipsy, a na tym nie da się? A co ty chcesz położyć robić? Go tak? No nie, to został. Nie, żebyście byli jeden, nie, jeden my tutaj, ale sobie nie, jeden, żeby był po środku. Żebyśmy my za kamerą. A, to nie wiem, czy to będzie działać. Czekaj. Nie, one mają dosyć krótki zasięg. Mocno krawatowe. Nie, no chyba będzie. Słyszycie tutaj, nas? Się nie rusza, to może nie ja mówię zza kamery, halo. Po podwozie do góry, ta dźwignia tutaj. Do się i w górę. Na samą górę? Tak, na samą górę.
Hamulec aerodynamiczny do przodu. Kamerę trochę tak. Speedway. Oho, zabraczony. Do przodu. Do przodu. Do przodu. O, pięknie. Klapy na zero. Tak. Na 15 musisz trafić. Widzisz, do dołu. No do dołu i to jest i to. Do góry, tak jak widzisz. Do siebie? No, robię. Tu, w dół, teraz? W dół, nie, nie. W dół. Widzisz, tam jeszcze pizączki, muszę widzisz? To ominąć. Tak, tak. No i to jest to właśnie. No, dziewczyny już tu ładnie ustalają. Okej. Okay. Teraz tak. Tutaj Athena Arm do góry na MCP. Na wysokości wzroku. Tu. Tak, na arm, elegancko. I ja was już puszczam. I teraz speed, guzik speed. Dobrze. Dobra. Ty mi włączyłeś, żeby sobie po prostu na wolancie to porobić. No, okej, okay. Co tam strzeliło? A to ty. A to Johnny tutaj. No jak to latamy? Czy my sterujemy? No tak, wolantem, czyli tym, tą kierownicą tak zwaną, którą macie przez wami. A ty czujesz w ogóle coś? Tak, teraz. Co ty robisz? No. No ale wy macie... Macie połączone. No, a teraz spróbujcie taki test, że na przykład Patrycja chce skręcić stroję w prawo, no. Tak? A wtedy ty chcesz stwierdzić, że ona chce coś źle robi, to czujesz ten... Tak, no. Czujesz tą... Tak. Czuję? Czuję. Czuję. Wiecie co? Dajcie tak. A to jak biorę do siebie, to co wtedy robię? To podnosi się do góry. Ja wysiadam, widzowie. Jaki jest... Nie, no ja wysiadam. Teraz patrzcie tylko jak patrz, jak kręci śmigło. Prawo, a góra dół on sam trzyma wysokość. Także możecie sobie teraz lewo, prawo. Śmigło jest kręcone. Albo w lewo, albo w prawo, jak chcecie. Dobra, to ja. Dobra, dawaj. No i. Spróbuj sobie mocno tak trzeba. Aha. Okay, i teraz wow. teraz puszczasz, nie? W zasadzie do pozycji 0 i on zostaje jakby w przechyle. I to jest się dzieje. Nie, ja myślę, że dziewczyny dobrze sobie radzą. Czyli ty stawiasz jakby prędkość tego przechyłu, nie? I on sam wyrówna do poziomu, czy ja muszę... Nie, i ty musisz wyrównać tutaj do poziomu. Jeżeli osiągniesz na przykład, wiesz, tak, i teraz lewo... Burza! Moniczka, kierunkowskaz. Aha. No, myślę, że tutaj dobrze sobie dziewczyny radzą, naprawdę całkiem dobrze. Jest okej. Okay. Johnny, wejdź na chwilkę. Czekaj, bo to muszę jakoś... To ja to zrobię. Dobra, trzymaj. Boys will be boys. Kurczę. Dobra. I lecicie elegancko. Może jakiś kierunek wyznaczymy, żeby kurczę wyłapał, nie? To nie wiem. To uwaga. 0-0-0. Dziewczyny tam, no zaświeć im. Tu gdzie? Heading? Zaświeć? Tu, tak jest. Całkiem 0-0-0. 0-0-0. Na północ leci. Będzie kierunek północ, nie? Albo 360. Dobra. I teraz zobaczcie, macie taką białą linię, nie? Na samym środku. Aha. I taka różowa przerywana. To różowa to jesteśmy my pewnie. Tak, dokładnie. Znaczy nie, różowa to tam, gdzie chcecie, a, żeby było. Tak. Biała to wy. I spróbujcie zrobić tak, żeby te linie się pokryły za sobą. Kurde. Proszę. Że się pokryły. Czekaj, no. Ej, ale popatrz, działa, nie wiem o co chodzi w ogóle. Ej, Kitty, jest o co chodzi w ogóle. Super. Czekaj, to jest bardzo efektywna zmiana kursu. Bardzo dynamiczna. Efektowna bardziej. My po prostu się nie pierdzielimy, no. Tak jest. Dobra, dodajcie teraz 180 stopni w prawo na lewą stronę, no. Tu 180? Tak, na przykład. Mniszkis? I teraz ta linia jest dokładnie za tobą, nie? Mhm. Więc teraz albo w lewo, albo w prawo. Tak, żeby się pokryły z powrotem. Ale to ciekawe, czy ja mogę tak to po prostu, czy to muszę czekać delikatnie i... Tak wiesz, żebyś nas nie rozbiła po prostu. Fajnie było was poznać. No, właśnie widzę, że tutaj... Znaczy, ja nie wiem, tu dziewczyny przedolądowo nie chcecie podejść? No? Będzie przyspieszony kurs lądowania. Spadania. Ale w tym symulatorze masz... Ale ja chciałem sobie zapytać, czy masz w tym symulatorze tak zrobione, że faktycznie jak źle zrobią, za duże prędkość, to na przykład po prostu będzie katastrofa i wywali, tak, błąd? Czy akurat tu masz... On jest tak zaprogramowany, że generalnie odbija się od ziemi. Ale wiecie, no, przede wszystkim to narzędzie jakby nie służy do rozbijania się, więc staramy tutaj unikać się tego typu sytuacji. Okej, no to jest chyba go, okej. Moi kochani, nie robię, tak,
Ja bo, słuchaj, jak ja bym teraz wszedł tam, gdzie, jak ja bym wszedł teraz tam, gdzie Johnny robi fotki, to nikt nic na streamie już by nie widział, tylko jak my robimy fotki. Spokojnie. Johnny, siadaj proszę tutaj na laptopku. Laptop, dobrze. Ale już będzie przykulone, nie? Jeszcze bardziej. Czekaj, powoli, powoli. Kurczę. Nieźle. Oho. No i dobrze. Dobra, no to moi drodzy, no to lecimy, słuchajcie, co ja mogę wam powiedzieć, no anegdotki takie śmieszne na przykład, nie? Jakie znacie różne powiedzenia albo jakieś takie hasła związane z samolotami, że co, panie pilocie, dziurę w samolocie. Nie wiem, czy jest jakieś powiedzenie, że jak są dwie baby za sterem, czy za wolantem, to też jest, że coś źle? Chyba nie. Wieżowiec na horyzoncie? Nie. Może to na autopilocie jedziemy. Jest okej. Okay. A my tak, wow, ale super, jedziemy. Dajcie miodu. Ale to na jest, zimnym. Jest, nie? Prawie było. Jest chyba okej, okay, śmiało. Czy to jest takie... Tak, na tej scenie, słuchajcie, ja też zauważyłem, że na tej scenie jest... mruga delikatnie... Światło, oświetlenie, bo tutaj mamy oświetlenie tego, tej kabiny, jakby takie zwykłe oświetlenie na suficie i ono ma inne częstotliwości też. No, ideolo, czekaj, to już jest ideolo. Chyba to jest, nie wiem, czy na 50 czy 60 Hz. To w samej kamerze GoPro to musiałbyś zrobić. Spróbowałeś w ogóle, czy nie? To w GoPro, bo to jest GoPro, to w tej kamerze GoPro musisz wejść albo przez ten ekran, albo przez aplikację na telefonie i tam jest antyflicker, to się nazywa, i tego antyflickera włącz i on ci powinien całkowicie zredukować te mruganie, nie? Patrzcie, jak równiutko jesteśmy. Tam oświetlają, jest albo mruga, to albo to. Aha, no to nie, to lepiej, nie, to jednak, żeby jednak widzieli wszystko dokładnie te sprzęty, nie? Te wyświetlacze to jednak. To skręćcie sobie może, nie wiem, na 090. Lewą stronę. Tak, kręci, patrz. Ja zaraz przyjdę. Dobrze, dobrze. To ja będę teraz z wami. To ja teraz będę tą osobą, która tutaj mówi. No, to słuchajcie. Ja mam dla was taką fajną akcję, bo wy nie będziecie teraz lądować, nie? To ja mam taką propozycję. Zróbcie hałas. Co? Aha, no nie, nie udało się. Zrób 360, żebyście zrobiły. Czyli patrz, jak teraz lecicie, bo wy na kurs teraz ustawiacie jednak. A, to nie. No to tak jak nam pan robił, to na ten kurs, żebyście na tą linię różową dobili, aż się wyrównacie. Przy tym cały czas obserwując na tym sztucznym horyzoncie, żebyście mieli tą linię na równo z tą kropką w środku. I teraz, jak już się bardzo zbliżacie... Ale my wiemy o tym, Dawid, już to ogarnęłeś. Ale nie, chodzi o to, że jak się teraz zbliżacie bardzo... Ale daj, przynajmniej przez chwilę pomyślą ludzie, że się na czymś znam. Jak teraz się zbliżacie, to już powoli równacie, ale jeszcze troszeczkę. I jeszcze troszeczkę. No, i super, no. A, w ogóle, ja pierdzielę, widzowie! Dobra, to ja to wam powiem, bo spośród wszystkich osób, które tutaj siedzą dzisiaj... To ja wam powiem wprost, widzowie. Ale wiesz, po prostu powoli, żeby się nie przestrzelili, nie? Będą do rozdania vouchery do tego miejsca. Jeżeli ktoś jest z okolic Poznania albo zamierza tu być, to za chwilę, z tego co się dowiedziałem, będzie coś rozdawane. Właśnie, ja już tu zaspoilerowałem, że będzie coś rozdawane, vouchery do tego miejsca. Będzie? Będzie. No, także moi kochani, zaraz to ugadamy, bo tak, nie chcemy zrobić, żeby to była jakaś loteria, żeby to było jakieś losowanie, więc zrobimy taki krótki konkurs. Po pierwsze, chcę wiedzieć, kto byłby zainteresowany w ogóle taką wizytą tutaj. To jest w Poznaniu, na ulicy Kwiatowej 2. Girap, czy ktoś jest w stanie faktycznie tutaj... No nie mówię dzisiaj, ale ogólnie jest to realne, że ktoś, jak ktoś jest, to jedynka na czacie napiszcie. To z ciekawości jestem w stanie tu zobaczyć. Wiecie, na przykład może ktoś będzie na jakieś międzynarodowe targi z okazji zbliżających się jakichś pyrkonów też tam. No, to wtedy może sobie akurat zarezerwować i tutaj wpaść.
I podczas takiego, jak ktoś odwiedzi, tak jak nasz widz, to też podobnie możesz wybrać jakiś scenariusz, nie? Tak, jasne, czy, jasne. Na przykład też nauka od podstaw, albo ktoś będzie chciał na przykład jakiejś sytuacji tam, tak jak teraz już, podejście do lądowania. Jasne, jak najbardziej. Można sobie dowolnie dobrać scenariusz pod siebie, co się chce robić, jesteśmy elastyczni, więc jak najbardziej. No to dobrze, to zaraz wymyślimy. Słuchajcie. Wiesz, dobra, jest między innymi... Prawie równo, nie? To co tak lecą, a my tak równiutko. Ja wiem, w jaki sposób to zrobimy. Słuchajcie, zaraz się dogadamy tutaj. Dowiemy się, ile takich zaproszeń mamy dla was. I tak piszecie już. I będą one na zasadzie krótkiego konkursu, że udzielicie odpowiedzi na pytanie, które teraz damy na czacie i na przykład pierwsza osoba, która poprawnej udzieli, podejrzewacie, że no to nie będą proste na zasadzie nad jakim miastem dziś lecimy, tak? Albo w jakim siedzimy kokpicie jakiego samolotu, że to jest Boeing, bo to wiecie, ale bardziej takie już troszkę trudniejsze, myślę, z jakiejś wiedzy. Ktoś musiał się kiedyś czegoś nasłuchać, trochę pointeresować tym. Wygram Maciuś z Podlasia. No to słuchaj, jeżeli ktoś wygra i nie wykorzysta tego vouchera, no to po prostu nie wykorzysta i tyle. No. Wiem, że wtedy jest ból dupy, jak prawdziwy Polak sąsiad, że sąsiad ma lepiej, ale no, nie jesteśmy w stanie takich rzeczy już w 100% dopilnować i zweryfikować. Dobra, dziewczyny tutaj widzę lecą. I co, jak wam się dziewczyny leci? Super. Tak, fajnie, bo teraz już autopilot robi to za was, tak? A co, już w podejście do lądowania teraz? No to ja bym był za tym, żeby dziewczyny spróbowały. Same podejść, czy mam was przerzucić? Co, ja bym jeszcze kurczę może zrobić scenariusz. Fajnie, bo lepiej przewiedzieć, żeby one jeszcze też, wiesz, bo teraz chyba już trzymam, nie? Jest autopilotem na wysokość, no. No to może wysokość wyłączyć i zrobić 360. To ja ci dam, to masz ten mikrofon, to przypnij i będą u ciebie ludzie. Dobra, to popatrz. Wyłącz sobie autopilota, tutaj masz. Tak, dwa razy. Jeszcze raz. I teraz nie trzyma wam wysokości dodatkowo samolot, nie? Tak, i teraz sobie możesz spróbować właśnie góra-dół polatać. I zejdź na 5000 stóp, dobra? A ja mam do przodu? Do przodu jest w dół. Tak. A na 5000, a ile jesteśmy teraz? 6080 dokładnie. Widzisz, poprawię sobie tą tabelkę, takie, nie? 6000. Ma być 5. Dobra. Pani oficer, proszę pilnować, kurczę, proszę łapać. No właśnie, jeszcze, że Katia też sama spróbowała trochę. Chcesz sama, czy nie? Możecie sobie skręcić na kierunek 120, dobra? Kierunek 120. Tak, kierunek 120. Możesz, mamiczka, dobra. Pomóc ci? No. Kierunek 120. Nie, ale najpierw trzeba nakręcić, nie? 1, 2, 0. Aha. Nie w tą stronę, w prawo. Okej. Okay. No i 1, 2, 0. I dodatkowo heading select możecie wcisnąć. Ten. A jak mam cofnąć, żeby się nie obniżać na przykład? No to musisz regulować właśnie góra-dół, nie? O właśnie. Okay, czyli tak? Dokładnie. I kwadracik tam, gdzie się przecinają te linie, żeby był. Okay. Dobrze? Czyli w prawo teraz. Czyli teraz w prawo, no. Nie, to jest lewo. To drugie. To w tą stronę działam. Nie, elegancko. Ja właśnie 5000 skupiam cały czas. Mhm. Teraz już na razie został. To musisz mieć kwadracik w X-ie, idealnie. Teraz do góry. Czyli tak, do siebie. Tak, dokładnie. I wyrównajcie lewo, nie? To samolot sam nie. I do lewej. Mówiłam, że do lewej jeszcze. I elegancko. Dobra, zejdźcie do 3000 stóp. Czyli najpierw sobie nakręcacie 3000. Tutaj, najpierw 3000. Kto leci? Ja. To ten, co nie leci, nakręca. To nakręcaj. 3000. A ty trzymaj wolę. No, ty. I dajesz level change jeszcze tutaj. Dobrze. I teraz za kwadracikiem. Znaczy, przepraszam, za krzyżykiem. Kwadracik na krzyżyk. Ale to musimy teraz do dołu? No tak, bo chcemy zejść z wysokości. Na 3-4. No śmiało. O właśnie. Elegancko. Trochę za mocno. Zobacz, gdzie masz krzyżyk. No wiem. A pani oficer co robi, kurczę? Patrzy się... No, Pati chce sama lecieć. No, ale nie, pani oficer, lecieć. Ale ty nie musisz ten, musisz mówić po prostu, wiesz, co chodzi, nie? A to kwadracik musi być w krzyżyku, tak? Ale się siłujemy, bo każda w inną stronę robi wtedy, a to, nie? To my tak z Dawidkiem też się siłowaliśmy, kurczę, jak to się wiecie. Musi być tutaj kwadracik na tym? Tak, dokładnie. Tam, gdzie się przecinają, nie?
Dobra, i skręćcie sobie, raczej będzie w lewo, na kierunek gdzieś tak 290. Czyli heading, ten... To ja czy Moniczka u sobie? Ten, co nie leci. W lewo, w lewo, w lewo. W lewo. Kręcisz w lewo. Ale ma być 290, tak? Tak, ale kręcąc w lewo. O właśnie. Okay. Pozerze się, przeskoczy na 360. O właśnie. Będzie szybciej. Tak, i Fly Director też pokaże zakręt w dobrą stronę. Nie, nie klikasz nic. I do lewej strony kręcimy. Dobra, to może oddam mikrofon i może zrobimy ten konkurs z Dawidem. Dobra, no właśnie. Ale właśnie, musimy ustalać. Dobrze, w lewo, lewo, lewo troszeczkę. On jest tam przechwy sobie robi. No, 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 no. Dobra, już opuszczacie ten, dobra. Nie jest tak źle to uczucie, nie? Jak już tak się leci w miarę. Mam rozumieć, że to ma być tutaj, nie? Tak, ma się pokryć, no. Tak. Czyli teraz jakby lecicie za mało, trochę nie? Do góry, na trójkę wejść. Tak jest. Dlatego sobie nawet możecie pomóc. I już to odpuszczacie, ładnie. I w lewo leci tylko jeszcze mocno, nie? Dobra, dobra, już musicie odpuszczać, nie? Bo to tak leci, tak płynne to jest, nie? Elegancko, bardzo ładnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Patrzcie, jak lecą. Ja w ogóle chciałem tutaj tak generalnie wziąć i pozdrawiam Nexus Live. Kiedy lądujemy? No na razie tutaj mamy kurs poprawiany jest. Jeszcze się nie rozbiły, więc jest naprawdę dobrze. Dobrze jest, kurczę, przełączamy kamerę, wchodzimy prosto, akcja tutaj jest, akcja, reakcja, w tym momencie, ładnie, i kurczę, się już nabrały, i ładnie, i świetnie. No, tylko nie za dużo było, wiesz, że samo przyjacie, to musi być z wyczuciem. Z wyczuciem, z uczuciem po prostu, musi się przytulić, nie? Czat, jesteśmy w prawdziwym samolocie, pamiętajcie, jak tu się rozdupimy, to koniec z nami. Tu normalnie koniec jest. Dobra, i macie ładnie naprowadzony, kurczę, kurs, świetnie. Bardzo ładnie. Dobrze, ładnie. Jak wrażenia z lecenia samolotem? Super. Cały czas ten kapiona w ten ekran, nie w przodu. No, to właśnie tak to jest. Można się dzielić tam obowiązkami, nie? Nieźle, nieźle. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, kurczę. W takim razie. Bardzo dobrze. A teraz, moje drogie, polecicie sobie, kurczę, na 170. I altitude również zmienimy. Teraz macie do zmiany mniej więcej, gdzie musicie lecieć. Zobaczymy, czy uda wam się skręt w lewo w tym momencie. Dźwignia pośrodku, która żyje własnym życiem. A, tu jest duch takiego kapitana, który zmarł i do dziś dzień tu siedzi i steruje właśnie tym. Ale co się stało? Gdzie on jest? Nie, no właśnie, no jest a tutaj. A to ja przyniosę, bo on chyba gdzieś tu był. Tak. Duch kapitana. Siedzi tutaj i macha właśnie. Tu. Dobrze, idziemy. Ja chciałem tylko pokazać, że jest, znaleźliśmy tutaj, właśnie było w kokpicie, byłego już, no, jest to były pilot. Proszę bardzo, to jest właśnie ten pilot, który tu steruje właśnie, tym wolantem, nie? Pierwszy instruktor, tak to jest, dokładnie. Ja mówiłem wam, że nie żartuję, a wy tutaj sobie gadaliście, kurczę, jakieś aha, no i widzicie, i teraz wam głupio. Ja w ogóle nie elegancko.
To co, teraz myślę, że jak już tu ogarnęłem, zrobimy może restart i podejście do lądowania, dobra, już takie, tak, że dobra, z restartu. A, ja jeszcze tu jeszcze chcę przekazać, słuchajcie, warto zostać, zostańcie, bo ogólnie, tak jak powiedziałem, dzisiejsza transmisja nie będzie zbyt długa, już powoli gdzieś tam zmierzamy do końca, trochę żeśmy polatali, ty, jakby nie było, to już prawie, no, półtorej godziny było. W ogóle ja miałem wrażenie, że ten czas dużo, że dużo dłużej tu siedzimy, ale strasznie dużo rzeczy żeśmy porobili w tą godzinę, można powiedzieć, nie? I teraz jest kwestia taka, słuchajcie, zostańcie, bo jak tylko dziewczyny tutaj skomentujemy i sami zobaczycie, jak one próbują podejść do lądowania, to będą do rozdania 3 wejściówki na godzinkę. Na start 3 wejściówki na godzinkę tutaj do Poznania, do Girapu, i będą bardzo, bardzo, myślę, proste pytania. Jedno, nie, 2 będą proste, jedno będzie bardzo trudne. I tutaj wyjdzie taka już wiedza, że ktoś może faktycznie się mocno tym interesować. Będzie to na zasadzie: oddam mikrofon zaraz tutaj, pan instruktor zada jakieś pytanie i kto pierwszy odpowie na nie na czacie poprawnie, to ta osoba dostanie taki voucher. Ale to już pod koniec tutaj, za chwil parę. Dobra, to teraz co? Będziemy próbować robić scenariusz lądowania, tak? Okej, okay. To teraz najpierw trzeba przygotować samolot. Czyli tak, Tomasz, trzymaj. Okej, okay. Czyli dziewczyny najpierw tak, klapy, przepraszam, najpierw podwozie sobie wyciągnijmy. Podwozie to jest tam... O, czekajcie, bateria wypadła. Dzięki, dzięki. Czy ktoś widział małego paluszka? O, jest, dobra. No, klapy są tutaj, gdzie jest ten ekran. Widzisz, Moniczka, między ekranami. Nie. Najpierw podwozie, tutaj. Do siebie i w dół, tak jest. Klapy na 30. Ta dźwignia. Będzie wyło, ale to nic. Dobra. I teraz prędkość 150, tutaj. Patrycja u góry, 150. I Johnny, mógłbyś tam kliknąć? Approach, nie, na approach training. Dobra, ale to myszką, czy... Nie, dotykowy. Approach training. Tak, i 3 miles final. I daj mu prędkość tam jaka jest, sorry. To daj mu 150. Tak, no. Tutaj. Elegancko. I daj mu 5 mili, jest ok. Dobrze. I position. I koniec symulacji. Wychodzimy. Dobra. To wszystko mamy. Dajcie mu jeszcze approach. Wygląda jak mapa z Pupka, kiedy miałam jeszcze koszyk komputer. A te tutaj do góry? Okej. Okay. I speed. Okej, okay, weszło. Super. No to co? Można odpauzować? Odpauzujemy, tak? Czyli tak. Pause, tak jest. I elegancko. I lecimy, nie? Pas przed nami. Wzrokowo lecicie sobie, ewentualnie na krzyżyk, nie? Musi być też na krzyżyku kwadracik. Do góry, zobaczcie, ucieka wam krzyżyk. Jedna osoba patrzy pas, druga osoba patrzy krzyżyk. Dobrze jest. Trzymaj, bo to jest ważny pas, nie? Tylko wiesz, nie możesz za mocno, bo później nie trzeba. Teraz delikatne ruchy mamy. Teraz zrobimy delikatne ruchy. They're in the head. Najniebezpieczniejszym momentem jest start i... Tak, no. Dwie takie krytyczne fazy lotu. Okej, będzie dobrze. I teraz tak. Kto leci? Ja. Dobra, to pani oficer, można sobie tutaj rękę położyć. No, i tutaj masz... Tak, obydwa. I tu masz taki przycisk, nie? Wciśnij go sobie. Pod kciukiem. Dobra, okej, super. I jak ci powiem, to delikatnie ściągniesz ją do dołu, dobra? Daj troszkę do przodu ją. Tak, super. I ściągnij w tą samą pozycję. Tak, dobra. Już teraz możesz wzrokowo lecieć. Mocy do przodu troszeczkę, do przodu. Okej. Tak. I ściągnij. Do zera. No. Dobrze. No, trochę przed pasem. Trochę przed pasem. Ale się udało. Tak jest. Ciąg wsteczny możecie dać. Dobra, ja tu dam już, szybciutko. I prawej nogi. Prawej nogi. Prawa noga. Nacisk, prawa noga. I teraz lewa noga. Tym już nie sterujecie, teraz tylko nogami. Tak jest.
elegancko. No i kurczę, powiem ci szczerze. Jeszcze raz? No, jasne. Zróbmy szybko jeszcze raz, bo powiem szczerze, naprawdę. Ale pokaż to się, udało to się, czyli jest. Tutaj dajesz. Tak. Face my final. Na środku, ten, na środeczku, tak. I poczekaj jeszcze chwilkę. Ściągnij proszę ten hamulec aerodynamiczny do przodu. Nie, nie? Znaczy to też, ale najpierw to, o, elegancko, super, teamwork. I position aircraft, tylko z prędkością 150. I pięknie. I teraz tak, a te do przodu, czekajcie, bo mi nie świeci coś. O, tutaj, do góry, przepraszam. Tak, speed i approach. Baja. Puszczamy. Nie, do góry jedziemy. No to miało być. Do dołu idziemy, co widzicie? O, teraz mamy tu jakieś lekkie turbulencje. Zawsze tak jest na początku. O. Leciutkie turbulencje. On teraz mówi nam wysokość nad poziomem ziemi. Jak coś. 1000 metrów, tak? Stóp. Przez 3 na metry. 3 razy 3, tak? Nie, dzielone na 3. Dzielone na tak, 3. Tak, około. Set nad ziemią. No i tutaj no. Lekko. No będzie. Tym razem nie będzie na trafiku. Tym razem czuję, że będzie dobrze. 300. Dobra, pani oficer, przycisk z boczku. Dobra. I kontrolujesz, dobrze? 200. Wydaje mi się, że nic nie trzeba będzie robić. Nie, nie, wszystko git, wszystko git. Pięknie, no teraz idzie. Firm landing. I ciąg wsteczny do góry. Tak, pięknie. Daj troszeczkę w dół teraz. Ten, o, i do góry. Troszeczkę w dół i do góry. O, właśnie. Elegancko. Pięknie, dobrze. Bardzo dobrze. Było mocne lądowanie. Ale równo tym razem. Jest udane, szczerze. Jeśli polatały 2 godziny, to byłoby w ogóle co robią. Elegancko. Ten samolot, tak po tym pasie. Dziobek, który jest za nisko. Dobra, tam. Czat. Wy byście jak nie wylądowali. Kto by z was tak wylądował? No i wylądowano. Elegancko. No, i jak baby? To. Tak. Do przodu i do tyłu. No i brawo! Elegancko. No dobra. A, czekaj, fotkę tutaj zrobić. No to czekaj, no to ładnie, to wam zrobimy. Może, dobra, no to jakoś fotki tutaj zrobimy wam. To ty rób, ty robisz. Ale nie masz mojego telefonu jeszcze. Nie, już wystarczy jak łatwiej, moje. Ale będzie mi łatwiej z mojego. To musisz go odblokować, tylko na kamerę nie pokazuj. Nie pokazuj w kamerze, co ty tam fotografujesz. 4-1. No. Dobry. No pierwszy Johnny. Nie, tutaj do mnie najpierw. Dobrze, ja zrobię już. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Elegancko. No i super. To co? To jeszcze myślę, że takie musimy podsumowanie tutaj się usłyszymy i dopowiemy jakie przeżycia i zrobimy i rozdamy. I rozdamy quiza, nie? Dobra. Trzymaj. To weźcie sobie może jeden mikrofon z przodu, panowie, a ja tu usiądę z tyłu. Czy jest jakiś sposób, żeby zweryfikować, kto napisał to pierwszy na czacie? W sensie, jakiś, nie wiem... Czyli patrzcie, kto napisał pierwszy. A, okej. Basically jest, dobrze.
Dobrze, dobrze. Nie, no w sumie to, tak w sumie to ty będziesz musiał jako zadający pytania też patrzeć na ten czat, bo ty byś znał poprawną odpowiedź, nie? Okej. Okay. Ja na przykład nie ja mogę nie znać. A powiedzcie, czy mam to mówić, czy napisać na czacie? Żeby Nie, no to to ty powiesz do, okay. do mikrofonu. Okay. W ogóle możesz to włączyć, czy jest rozładowany, czy jak zrobimy? Jaka jest teraz kamera, ta? Tak, dolna? Jest ta, no. Nie wiem, jak się go odpala. To czekaj, czekaj. Sorry. Na ID, na fingerprint. Okej. Okay. O, elegancko. Dobra, przepraszam. O, ja sobie fotę selfie, które ja tu zaraz lecę. O, cyk. I teraz tak, ja odpalam sobie też czat. Widzowie, przede wszystkim z Johnem, co chciałem poruszyć? Test, słuchaj, ale nie, jeszcze tylko chcę powiedzieć. Jakie były odczucia po tym locie? Przede wszystkim, no to, że fizycznie trzymałem różnego rodzaju te kontrolery. To, że fizycznie trzymałem te kontrolery, a to nie było na klawiaturze czy na kontrolerze. Najmniej, ja to nagram, bo to do vloga. Co? Ale to nie, to sobie ściągnę potem z tego, z OBS-a, nie? Bo to już z mikrofonem, z mikroportem. Fizycznie kontrolery, tu przepustnice, jakieś hamulce, to wszystko, to daje no, super jakby imersję. Wiadomo, że my tutaj... O, a możemy najpierw wyciszyć? Jasne, a możemy w ogóle wyciszyć. O, to będzie super. To jakby zacznę jeszcze raz. Uważam, że to było fajne przeżycie, choćby mówię, na pół godzinki, na godzinkę. No pół godzinki może być mało, jeżeli ktoś nigdy w życiu w ogóle nie siedział w czymś takim. Godzina to jest, myślę, wystarczająco, żeby tutaj instruktor powiedział, jak co, gdzie kliknąć w takim przyspieszonym trybie jak u nas. Bo myśmy to wszystko tak naprawdę w tych kilka rzeczy to w godzinę zrobili. A można było tak naprawdę, nie wiem, zespawnować nas w locie i podejść do lądowania. Fajnie to, że wszystkiego tutaj jak dotykasz, to masz na to kontrolę tą manualną, że tu są jakieś potencjometry, a nie dzieje się to tylko w lewo, w prawo na myszce i klawiaturze. I na pewno dla fana symulacji jest to, no w ogóle, no fajny sposób na spędzenie czasu, choćby nawet z kumplami, żeby zobaczyć jak to jest. I jeszcze teraz takie małe przemyślenie, że nie czułem... Faktycznie tej imersji tak w 100% tylko dlatego, że wiedziałem, że to jest, siedzimy w takiej, wiesz, przygotowanej kabinie, nam się nic nie może tutaj stać, jest gość, który jeszcze nam zawsze coś podpowie, jak spanikujemy, więc wiedziałem, czułem się w miarę pewnie, ale momenty, w których na przykład schodziliśmy na dół i ty mówisz, ale jak tam, musisz na ten krzyżyk łapać, nie? I ja na przykład wtedy... Nie czułem, że ta druga osoba, przykładowo jak we dwójkę, że ty czymś innym się zająłeś, bo ty na przykład tu pożar, tam jakieś wskaźniki, to ja czułem już w tym momencie taki, na pewno puls trochę wzrósł i to, że na przykład już potem sobie podaliśmy jeszcze, to już byłeś mokre, bo to już był coś na zasadzie takiego, że kurde, no tutaj jeszcze ta hydraulika bardzo ściągała, nie? Ja wiem, że mi się nic nie staje, ale sam fakt, że kurde, no nie chcę rozdupcić tego, bo już lecimy godzinę i fajnie by było wylądować, okej, okay, nie? Co, Johnny? Też generalnie, znaczy odczucia, jeżeli chodzi przy okazji, nie wiem, skręcania, nie? No. To jakby to jest tak tu fajnie skonstruowane, że jednak mimo wszystko ten błędnik daje o sobie znać. To jest takie uczucie, że jednak jak ta cała maszyna, znaczy to wiesz, ta symulacja się gdzieś tam przechyla, to da radę odczuć. No generalnie to tak ilość przycisków, to wszystko wygląda przytłaczająco. Natomiast jeżeli już zrozumiesz mniej więcej co... od czego jest, na przykład ten główny panel to już rozumiem, mam attitude, heading, gdzie ten sobie to wszystko nastawiam i tak dalej. I to jakby rzeczywiście widzę, że to jest bardzo duży asset i to musi być taki sposób, nie? Że wszystkie opcje masz sobie podzielone i jak zrozumiesz to gdzieś tam działa. W tą, myślę, że te półtorej godziny, które my gdzieś tam byliśmy w tym powietrzu, można powiedzieć, i na ziemi, to gdzieś tam wiele się nauczyłem. Da radę to ogarnąć i myślę, że tak fajne to jest przeżycie, kurczę, coś takiego zobaczyć, nie? Wiesz, nie jestem pilotem, ale wylądowaliśmy, kurde, maszyną. Wiesz, to jest zawsze takie myślenie, ty, a może, kurczę, jakbyśmy byli w takiej sytuacji, nie? Pilot, kurde, nie żyje. Że przejmiesz kontrolę, nie? A tu nawet, kurde, nie wiesz, jak radia nastawić. To jest to, co pierwsza gdzieś tam uwaga była. Ja aż tu nastawiłem na 200, 121. I pół, tak jest. Więc możliwe, że po tym dzisiejszym doświadczeniu jakbym był jedyną osobą żyjącą na pokładzie, to może bym wylądował. Może. Tak mówię w 5%. No, ale byś przynajmniej miał na to jakiś procent małej szansy, nie? Że coś tam ale przeżyłeś. Miejmy nadzieję, że nikt z was nigdy nie będzie musiał stanąć przed taką sytuacją, że będzie musiał kogoś ratować cały samolot i życie i swoje innych pasażerów, ale od tego są symulatory, żebyśmy sobie po prostu w nie grali i mogli zasymulować taką sytuację. To co, przechodzimy do rozdania. Mamy ogólnie, dobra, to ja wam teraz zaspoileruję.
dzisiaj rozdamy 3 vouchery na godzinną, jakby, no po prostu zabawę tutaj. Ja, i to tak naprawdę od was będzie tylko zależało, jak dogadacie się tutaj z panem, który będzie was instruował, czy to chcecie tylko nauczyć się podstaw, czy chcecie po prostu już lecieć w konkretną trasę, którą tam zrobicie, nie, na przykład w godzinę. To jak ktoś będzie tu z Poznania przejeżdżał do Poznania i tak dalej, ponoć, ile wystawiacie? Na 3 miesiące od tak, dzisiaj, 3 tak? miesiące, no. Na 3 miesiące będzie dostępny, słuchajcie, termin, więc jest to naprawdę dużo czasu. I myśmy to się tak dogadali, słuchajcie, bo tam też padły... Czekaj, kto to... O Jezu, co to? Rozdał 10 subskrypcji Buttercert. Dziękuję bardzo. Jezus Maria. Butter, dziękuję ci bardzo serdecznie, później po streamie będziemy musieli to załatwić. No to znowu pranie pieniędzy jest. Dziękujemy bardzo. Nie ma powiadomień i tak dalej, żeby następcze... Zdjęcie czatu zrobić, jak pojawi się odpowiedź na przykład. No, ale ja też to myślę na VOD będę miał. Ja też zapiszemy. Słuchajcie, 3 do rozdania na godzinę. Przez 3 miesiące ważne od dziś. Ale jeszcze dogadaliśmy się tak, że już na spokojnie, jak wrócę po majówce, to jeszcze kilka będę miał dla was do rozdania. Także to już potem, jak ja na przykład sobie będzie dzień, w którym Microsoft Flight Simulatora sobie odpalę, to wtedy akurat tematycznie myślę, że wrócimy do tego tematu i wam znowu kilka rozdam. Także to tak zrobimy. I oczywiście tak, jeszcze to jest bardzo ważna sprawa, bo tam ktoś powiedział, ja przerwałem to tymi subskrypcjami. To nie było na zasadzie, wiecie, że tutaj ktoś nam zapłacił i tak dalej. Padła taka sytuacja. Chłop tutaj prowadzi to miejsce i dodatkowo jeszcze gdzieś tam obserwuję influencerów czy youtuberów, a że ja grałem i ostatnio też wrzuciłem powrót do Microsoft Flight Simulatora, to zadał takie pytanie, że ej, czy chciałbym tutaj wpaść, nie? Tak i było. Myślę, że to nawet fajnie tematycznie pasuje, bo ja faktycznie no, nigdy nie siedziałem za takimi sterami no, prawdziwego takiego kokpitu tutaj zrobionego i dodatkowo jeszcze dla was jakaś jest szansa i atrakcja i jakiś content. Także win-win, ja dostałem miejsce, gdzie mogę streama robić, a wy w sumie dostajecie jakiś rozgłos i reklamy i w sumie na tym to polegało dzisiaj. To co, moi drodzy? Przechodzimy do zadania pytań. Uwaga! Kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na czacie i pytanie będzie zadawał zza kamery tutaj pan Mikołaj. Myślę, że zaczniemy od jakiegoś łatwego. Okej. Okay. Dobrze. Okay. No to zobaczymy. Obserwujemy i osoba, która udzieli poprawnie, przeczytamy jej nick i ta osoba ze mną na Discordzie się skontaktuje. Ja po powrocie z majówki powiem co dalej. Dobrze. A więc tak, pierwsze pytanie. Jaka jest maksymalna wysokość operacyjna Boeinga 737-800? W stopach. W stopach. Fit. Maksymalna dostępna wysokość operacyjna. I zobacz, to niektórzy... I teraz musisz wybrać, bo bardzo dużo różnych... Tak, pierwsza odpowiedź mamy. HESO. Najprawdopodobniej. I jaka jest poprawna odpowiedź? 41 tysięcy. 41 tysięcy jest odpowiedzią poprawną. W stopach. No. Ale ty chyba HESO pierwszy napisał. I w stopach. Zaraz ja też przeglądam. To napisał 41 tysięcy. Tak, HESO napisał. No, tak, HESO. Komisyjnie stwierdzam. HESO przez same H. Mhm. Wygrywasz pierwszy voucher. Tutaj właśnie do Girapu. HESO, bardzo bym cię prosił, żebyś na Discordzie, jeżeli masz ten Discord połączony z twoim kontem Twitch, a raczej większość ma, z tego konta po prostu napisz mi prywatną wiadomość, że to byłeś ty i no i potem my odezwiemy się do pana. Dobrze, to było pierwsze pytanie i bardzo fajna odpowiedź, poprawna. To co, możemy przejść do drugiego pytania. Dobra, rozwinąć skrót PAPI. To są światła, taka podpowiedź. O, papi to. Papi to, kurczę, jest tam, papcio. No. O, zobaczymy. Zobaczymy, kto pierwszy, już wertują po internecie, encyklopedię, Wikipedię. Papi. No, i teraz widzisz? Okej, okay, chyba Deczko pierwszy napisał. Precision tak Approach Path Indicator, tak. Tak jest, dokładnie. Deczko, zgadza się. Precision Approach Path. Czyli Precision Approach? Czyli wskaźnik ścieżki podejścia. Tak, to są te biało-czerwone światła, jak lądowaliście. Okay. Dobrze, czyli Deczko pisane przez 3 i 0. Gratulacje, wygrywasz drugi voucher, też to samo, czyli na Discordzie. Najlepiej kontem, który ma podpięte Twitcha, żeby ten nick się zgadzał i do mnie napisz na prywatną wiadomość. Tylko, że ja mogę być dziś i jutro w szale grillowo-cydrowym, także dopiero po majówce dogadamy resztę. Dobra, to teraz chyba najtrudniejsze pytanie. Wymień pozycję klap w Boeingu 737-800, zaczynając od 0, kończąc na 40. Oho.
Oj, to jest bardzo trudne, najtrudniejsze pytanie. Tak. Bo tego się nie da tak, bo to się nie da tak wygooglować. To możesz cheatować nieźle, ja już widzę. Ale no to musisz podać z przecinkami albo bez po prostu, nie? Konkretne pozycje. Czy Takusia udzieliła poprawnej, czy nie? Chwila, patrzę. Nie. Nie. Patrzymy, kto poprawnie. Wirgul? Nie. Widzę, niektórzy jest ich kilka dla podpowiedzi. Jest ich kilka. I są to i jednocyfrowe pozycje, i dwucyfrowe pozycje. Jest ich kilka. Nie musicie przecinkami, muszą być spacje tylko pomiędzy, żebyśmy wiedzieli, że podajecie. Tak, niektórzy są bardzo blisko. Niektórzy są bardzo blisko. Czegoś im brakuje. Czegoś im brakuje, no. Idę tak, no. O, chyba pierwsza mamy. 0, 1, 2, 5, 10. Tak. Dobrze, czyli... Miki.eu. Miki.eu. Tak jest, bo ja właśnie tu sprawdziłem. Tu jest poprawne. 0, 1, 2, 5, 10, 15, 25, 30 i 40. Tak jest. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Po I kto to jest nawet. Dokładnie? Miki.eu. Miki podłoga EU. Dobrze, Miki.eu. To w takim razie gratuluję. Ta sama sytuacja. Napisz do mnie na Discordzie, że to byłeś ty. Możesz też skinę z tego czatu tam, czy ten shot teraz zrobić, że to o ciebie chodziło. I to były, moi drodzy, trzy voucherki, które będziecie mogli tu wykorzystać do 3 miesięcy na godzinkę. I co? No w sumie to możecie podpiąć się pod jakąś wypad z kumplami i całą ekipą, wtedy możecie tutaj se wpaść. Będziecie mogli usiąść tu, gdzie my siedzieliśmy, poczujecie nasze siedzenia. Ja myślę, że to jest odpowiedni, bo ty to wysyłasz jako kamera i to musi być przez kabel podpięte, nie? Ta kamera. Nie, bo chciałem Ino pokazać tam, jak wygląda to siedzenie tam z tym, ale to już by trzeba było cały sprzęt podnieść. Ja nagramy. Ja to nagramy, jak tam usiądę tylko, bo już nie będziemy mieli czasu, bo już jadą do nas, oni już będą lada chwilę. To słuchajcie, w ogóle chcę podziękować tutaj, gear up. Dzięki, taki z zakadru. Bardzo fajny, myślę, że też content fajny był trochę inny. Wam życzymy fajnej majówki, jest zajebista pogoda dzisiaj. W Poznaniu ile dzisiaj? Koło, no 25, 6? Wiesz, jak zawodowy kapitan, kurczę, który jest. Jest zajebista pogoda, życzymy wam smacznego grilla, miłego spędzania czasu. Jutro jest dzień, który dał nam Pan, cytując taką fajną pieśń religijną. Weselmy się i radujmy się w nim. Jutro nie ma streama, wyjątkowo, bo Nexus powiedział, że dziś po prostu zawalimy pałę, no i nie będzie. Ale w niedzielę wracamy i wieczorem może się coś pojawi. Wszystkim wam życzymy oczywiście miłej majówki, miłego spędzania święta i co? Bycia dumnym z bycia Polakiem. Tak, dokładnie. I dziękujemy oczywiście tutaj za gościnę, a odnośnie innych jakichś nagród to będziemy za niedługo dyskutować. Dobra, to co? Kończymy i jeszcze tutaj to, co było nagrywane później, jakby ktoś nie był, to w lepszej jakości 4K wrzucimy po powrocie na vlogu. Trzymajcie się, papa. Kończymy.